Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Wybrałem materiały dotyczące śledztw, które miały tak niewiarygodny i zaskakujący przebieg, że zainspirowały twórców filmowych do stworzenia świetnych seriali fabularnych. Jeżeli więc szukacie dobrego serialu na wakacje, opartego na prawdziwych wydarzeniach, to historie, które za chwilę usłyszycie, mogą pomóc w znalezieniu ciekawych produkcji. A skoro mowa o prawdziwych wydarzeniach, to chcę Wam jeszcze przypomnieć o moim drugim podcaście Strach Story, na którym przedstawiam historie z życia moich słuchaczy. To opowieści, które często jeżą włos na głowie. Nowy odcinek, który od dziś jest dostępny na Spotify, YouTube i wszystkich aplikacjach podcastowych, dotyczy tematów, które nurtują nas najbardziej. To wspomnienia związane ze zjawiskami paranormalnymi. W mojej pamięci szczególnie zapadła historia o tytule Postać w basenie, w której to słuchacz opisał sytuację, gdy podczas wakacji postanowił pobić swój życiowy rekord na najdłuższe pływanie pod wodą. Ta próba mogła zakończyć się tragicznie i tylko szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że on wciąż cieszy się życiem. Jednak wspomnienie z wakacji zostanie z nim do końca. Liczę, że Wy również wyciągniecie ważne lekcje z każdego nowego odcinka Strach Story, które publikuję na Spotify i YouTube w każdy czwartek. Sprawa obserwatora z Westfield. Na podstawie tej historii powstał serial Obserwator, dostępny na Netflixie. Małżeństwo uważało, że 30-tysięczne Westfield w stanie New Jersey to idealne miejsce do życia. Z uwagi na swój idylliczny klimat, miasto przyciąga głównie rodziny z dziećmi. Zmęczone wielkomiejskim życiem, czyli takie jak ich własne. Chcieli zapewnić swoim pociechom wszystko co najlepsze. Własne pokoje, miejsce do zabaw, życie w spokojnej okolicy i bliskość najlepszych szkół. Pragnęli przenieść amerykański sen do jawy. Kiedy okazało się, że w mieście, w którym kobieta się wychowywała, ktoś wystawił dom na sprzedaż, małżeństwo pojechało go obejrzeć. Żona była zachwycona. Dom był duży. Mieścił się przy ulicy 657 Boulevard. Miał 6 sypialni. Wcześniej mieszkały w nim przynajmniej 3 rodziny. Wybudowano go w stylu kolonialnym, co szczególnie spodobało się kobiecie. W środku dominowały jasne barwy i było dużo przestrzeni. Sam raz dla 5-osobowej rodziny. Dom robił wrażenie i znalazło się kilku chętnych. Kosztował ich blisko 1,5 miliona dolarów. Choć nie narzekali na brak pieniędzy, to mimo wszystko była to duża inwestycja w ich życiu. Pochłonęła większość oszczędności i wiązała się z koniecznością wzięcia kredytu. Ponadto nowi właściciele doszli do wniosku, że przydałby się remont. A to także wymagało sporych nakładów finansowych. Małżeństwo było bardzo podekscytowane. Jeszcze zanim się wprowadzili, często tam przyjeżdżali. Doglądali postępów w trakcie generalnego remontu. Zazwyczaj towarzyszyły im dzieci, które bawiły się na podwórku. Rodzina poznała sąsiadów. Wszyscy wydawali się być mili i przyjaźnie nastawieni. Od jednej z mieszkanek usłyszeli nawet, że bardzo się cieszy z powodu przyjazdu rodziny z dziećmi, bo w okolicy przyda się młoda krew. Początkowo nikogo te słowa nie zastanowiły. Nic nie wskazywało na to, że już wkrótce ich życie w nowym domu zmieni się w prawdziwe piekło. Był czerwiec 2014 roku. Pewnego wieczoru Derek postanowił samodzielnie pomalować ściany w kilku pokojach. Po skończeniu miał dołączyć do reszty rodziny. Wraz z żoną zamierzali miło spędzić wieczór, napić się wina i odpocząć. Jednak najpierw postanowił sprawdzić skrzynkę pocztową. Była w niej zaklejona koperta. Początkowo pomyślał, że to jakieś rachunki lub korespondencja do byłych właścicieli.
Po wyjęciu listu okazało się, że był adresowany do nich. Nadawca nazywał ich nowymi sąsiadami spod 657. Autor listu zaznaczył, że ta posiadłość od wielu lat znajdowała się w centrum uwagi jego rodziny. Jego dziadek miał doglądać domu w latach 20. ubiegłego wieku, natomiast ojciec robił to w latach 60. Napisał, że teraz przyszła jego kolej. Dopytywał, czy znają historię tego miejsca i czy wiedzą, co kryje się za ścianami tego domu. Zapytał, dlaczego wybrali właśnie to miejsce. Zapewnił, że się tego dowie. Osoba, która napisała list, musiała wcześniej bacznie obserwować całą rodzinę. Wiedziała, jaki mają samochód. Wyraziła też swoje niezadowolenie, że w domu przeprowadzono remont. Małżeństwo zostało oskarżone o zamiar zniszczenia domu, który był idealny bez żadnych poprawek i remontów. Jednak najbardziej niepokojący fragment wiadomości dotyczył ich dzieci. Widziałem je. Chyba macie trójkę, prawda? Czy planujecie powiększenie rodziny? Czujecie potrzebę, by jeszcze bardziej wypełnić dom młodą krwią? Dla mnie to nawet lepiej. Pewnie wasze stare mieszkanie było zbyt małe dla was wszystkich, a może przeprowadziliście się tu z poczucia chciwości. Kiedy tylko poznam imiona waszych dzieci, zawołam je i przyciągnę do siebie. Ich dzieci były małe, miały 5, 8 i 10 lat. Łatwo można było je uprowadzić lub zrobić krzywdę, gdyby znalazły się same na podwórku. Przeprowadzka miała zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa, a wszystko wskazywało na to, że mogło być kompletnie na odwrót. Nadawca listu nie przedstawił się. Napisał tylko, że może być potencjalnie każdym. Osobą, która codziennie przejeżdża obok ich domu lub sąsiadem. Wprost drwił z nich i prawdopodobnie chciał wywołać u nich poczucie paranoi. Tak, aby podejrzewali każdego i żyli w nieustannym stresie. Na końcu napisał, że wita ich w sąsiedztwie. Nazywał małżeństwo przyjaciółmi, co niezbyt pasowało do treści całego listu. Podpisał się jako obserwator i właśnie tak rodzina nazwała swojego prześladowcę. Jak można się domyślać, zamiast relaksu i odpoczynku, rodzinę czekał nerwowy wieczór i noc. Jak tylko Derek przeczytał list, wyłączył wszystkie światła w domu. Zaczął obserwować podwórko. Sprawdzał, czy przypadkiem ktoś się tam nie kręci. Autor listu mógł czaić się w pobliżu domu. Wydawało się to prawdopodobne. Zwłaszcza, że sam siebie nazywał obserwatorem. Koło godziny 22 Derek powiadomił policję. Byłem w szoku, kiedy właściciel domu pokazał mi list. Żyjemy w spokojnym mieście i społeczności. Rzadko kiedy dochodzi tu do przestępstw. Pomyślałem, że być może ta rodzina miała jakichś wrogów, kogoś, kto źle im życzył. On twierdził, że nikt, kogo on zna, nie napisałby takiego listu. Derek i Maria nie wiedzieli, co mają zrobić. Przeczuwali, że lokalni stróże prawa nie będą szczególnie pomocni. Policjant próbował uspokoić Dereka. Mówił, że nie powinien się tym przejmować, że to jedynie jakiś głupi żart. Mężczyzna miał jednak złe przeczucia. Maria wpadła na pomysł, aby skontaktować się z poprzednimi właścicielami. Być może mieli podobne problemy, które wpłynęły nawet na to, że wyprowadzili się z tego domu. Osobami, które wcześniej tam mieszkały, było małżeństwo naukowców. John i Andrea żyli w tym domu ponad 23 lata. Krótko przed sprzedażą nieruchomości otrzymali podejrzany list. Ktokolwiek był jego autorem, podpisał się wyłącznie jako obserwator. Nie mieli pojęcia, kim on mógł być, ale szczególnie się tym nie przejęli. Uznali to po prostu za dziwne. Nie była to informacja, na którą Maria i Derek liczyli. Nie chcieli czuć się w tym osamotnieni i szukali kogoś, kto mógłby ich zrozumieć. Właśnie kupili dom i wpompowali w niego wszystkie swoje oszczędności. Dlatego tak nerwowo zareagowali na tę podejrzaną korespondencję. W międzyczasie policja poinformowała nowych lokatorów, by ci nie rozpowiadali nikomu o tym, że dostali dziwny list. Zapowiedziano, że wszystkie osoby mieszkające w pobliżu zostaną przesłuchane.
Małżeństwo miało przeczucie, że za listem stoi właśnie ktoś z sąsiadów. Zwłaszcza, że jedna z kobiet mieszkających kilka domów dalej powiedziała do nich, że cieszy się, iż w okolicy pojawiła się młoda krew, mając na myśli ich dzieci. Podobne określenie pojawiło się w korespondencji. Wydawało się możliwe, że obserwator był świadkiem rozmowy i celowo użył tego określenia. Poza tym mijały dni i nie pojawił się żaden nowy list. Rodzina zaczęła myśleć, że to koniec. 2 tygodnie później Maria znalazła w skrzynce pocztowej kolejny list od obserwatora. Podobna koperta i kartka, ten sam rodzaj pisma. Wszystko wskazywało na to, że napisała go ta sama osoba. Tym razem nadawca celowo lub przez pomyłkę przekręcił ich nazwisko. U góry był znaczek i informacja, że list wysłano z sąsiedniego miasta, Karni. Autor po raz kolejny dał znać, że obserwował bacznie ich rodzinę. Znał imiona dzieci, wiedział ile mają lat, jak nazywają ich rodzice. To jednoznacznie wskazywało na to, że osoba musiała znaleźć się bardzo blisko ich domu. Ponownie pojawiła się wzmianka o młodej krwi. Obserwator zapewnił, że już dawno po korytarzach nie biegała żadna młoda krew. Zapytał, czy rodzina już się dobrze zaznajomiła z domem i czy poznała jego wszystkie tajemnice. Było tam coś o piwnicy. Czy nasze dzieci bawią się tam, czy może boją się tam nawet zejść? Gdyby on, obserwator, był na ich miejscu, to by się bał. W końcu piwnica jest oddzielona od pozostałej części domu i nie można by wtedy usłyszeć ich krzyku. Takie rzeczy on właśnie napisał do nas w drugim liście. Obserwator kontynuował. Napisał również, że zastanawia się, kto z nich zajmie sypialnię, której okno znajduje się od strony ulicy. Poinformował rodzinę również o tym, że nie ukryją się przed jego spojrzeniem, ponieważ ma na nich widok z każdego okna. Dalej było tylko bardziej przerażająco. Prześladowca wyznał, jak ważny jest dla niego ten dom. Obserwowanie jego mieszkańców to dla niego praca, życie i obsesja. Dlatego teraz pod jego lupą znalazła się właśnie ich rodzina, która według obserwatora kieruje się w życiu chciwością. I to właśnie ta chciwość przywiodła ich do tej posiadłości. List zawierał wiele gróźb. Z całą pewnością budynek nie był odpowiednim miejscem dla dzieci. Obserwator poświęcał tyle uwagi młodej krwi i temu, że w domu może na dzieci czyhać niebezpieczeństwo. Wtedy pojawiła się myśl, że być może ktoś ma dostęp do tego domu. Może wiedział, jak dostać się do środka bez kluczy. Derek wraz z żoną nie chcieli ryzykować. Postanowili, że przynajmniej przez jakiś czas ich dzieci nie będą przebywać w domu ani w okolicy. Sami też nie mieli jakiejś szczególnej ochoty tam jeździć. Chyba każdy na ich miejscu zacząłby się bać i najchętniej omijałby ten dom szerokim łukiem. Kilka tygodni później w ich skrzynce pocztowej pojawiła się kolejna tajemnicza kartka. Tym razem obserwator zastanawiał się, co takiego dzieje się z rodziną, bo praktycznie w ogóle nie pojawiali się w domu, a twierdził, że posiadłość ich potrzebuje i za nimi tęskni. Wkrótce w skrzynce odnaleziono kolejny list. Napisał, że posiadłość ucierpiała w wyniku prac remontowych, bo właściciele tak bardzo chcieli ją ulepszyć. Nowi właściciele ukradli i zniszczyli historię tego domu. Z dalszych fragmentów wynikało, że w latach 60. obserwator miał okazję biegać po korytarzach budynku. Nie zabrakło kolejnego odniesienia do dzieci. Autor zagroził, że pewnego dnia ta młoda krew stanie się jego. Skoro obserwator kilka dekad wcześniej biegał po korytarzach domu, mogło to oznaczać kilka rzeczy. Po pierwsze, dom kiedyś należał do jego rodziny. Sprawdzono poprzednich właścicieli, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Ci, którzy jeszcze żyli i mieli coś wspólnego z domem, nie mieli motywu. Po drugie, obserwator był dzieckiem kogoś, kto pracował w tym budynku. Być może jego ojciec i dziadek byli służącymi lub wykonywali innego rodzaju pracę na terenie posiadłości.
Po trzecie, wychowywał się w pobliżu i prawdopodobnie przyjaźnił się z dziećmi dawnych właścicieli. W czasie, kiedy policja prowadziła śledztwo, na własną rękę próbowali się dowiedzieć, kim jest obserwator. Po rozmowie z sąsiadami zainteresowali się pewnym mężczyzną mieszkającym w okolicy. Tym człowiekiem był Michael Langford. Miał on opinię wycofanego dziwaka. W przeszłości wykryto u niego schizofrenię paranoidalną. Mimo wszystko uważano, że jest nieszkodliwy. Miał około 60 lat i mieszkał z 90-letnią matką. Małżeństwo zaczęło go podejrzewać. Kilkukrotnie widzieli go w okolicy. Od razu wydał im się dziwny. Poza tym z okien swojego domu widział ich werandę, na której często bawiły się dzieci. Z listów wynikało, że był w stanie dostrzec, co dzieje się na werandzie. Mieszkał w okolicy wystarczająco długo, aby móc przez lata obserwować dom. W pierwszym liście obserwator zaznaczył, że w latach 60. posiadłością opiekował się jego ojciec. A ojciec Michaela kupił ten dom w tym okresie. Nie wiadomo, gdzie rodzina mieszkała wcześniej, ale Derek był pewien, że nawet jeśli dziadkowie mężczyzny mieszkali gdzieś indziej, to i tak mogli znać okolice i posiadłość. To już wtedy mogła narodzić się ta obsesja, o której było w listach. Policja przesłuchała Michaela. Zeznał, że nie ma pojęcia o żadnych tajemniczych listach. Wydawał się zaskoczony. Na jego winę nie było żadnych dowodów. Postanowiono wykorzystać pewien podstęp. Małżeństwo wysłało list do Langfordów. Napisali w nim, że zamierzają porzucić ten dom. Może nawet go zburzyć, aby w jego miejsce wybudować coś nowego lub sprzedać ziemię. Liczyli na jakąś reakcję, ale nic takiego nie miało miejsca. Policja nie wiedziała za bardzo, co z tym zrobić. Obecni lokatorzy byli zirytowani postawą stróżów prawa. Obawiali się o własne dzieci. W końcu doszli do wniosku, że nie mogą pozostać w tym miejscu. Zamieszkali więc z teściami, zastanawiając się, co dalej. Wynajęli nawet zawodowca. Liczyli na to, że uda mu się dotrzeć do prawdy. Prywatny detektyw dowiedział się, że w okolicy mieszka dwóch mężczyzn, których nazwiska znajdują się w rejestrze sprawców seksualnych. Był to dość ciekawy i niespodziewany wątek, ale przecież w listach obserwator często odnosił się do najmłodszych członków rodziny. Pojawiły się podejrzenia, że być może są to osoby o skłonnościach pedofilskich, które wybrały sobie za cel właśnie te dzieci i stąd pojawiły się listy. Mimo to mężczyzn szybko wykluczono z grona podejrzanych, ponieważ okazało się, że to ślepy zaułek. To nie zraziło rodziny. Wynajęli kolejną osobę, która miała poprowadzić własne dochodzenie. Tym razem postawiono na byłego agenta FBI, który w przeszłości często spotykał się z podobnymi, a nawet bardziej złożonymi zagadkami. Przeanalizowałem napisane zdania. To, jak zostały skonstruowane i jakie słownictwo wykorzystano. Na podstawie takiej analizy można mniej więcej określić, w jakim przedziale wiekowym znajduje się osoba, która napisała dany tekst. W przypadku tych listów można zauważyć, że autor bądź autorka wykorzystała pewne zwroty, które obecnie nie są zbyt często używane. Zwykle posługują się nimi nieco starsze osoby. Dlatego jestem niemal pewny, że nadawcą jest ktoś w podeszłym wieku. Listy były też silnie nacechowane emocjonalnie. Zdaniem agenta FBI można z nich odczytać złość, a nawet zazdrość. Obserwator wypominał właścicielom chciwość. Zupełnie jakby zazdrościł im tego domu oraz życia na wysokim poziomie. Również o autorze listu można powiedzieć, że z całą pewnością był to tradycjonalista, który nie lubił zmian. Dlatego przeszkadzały mu modernizacje posiadłości. Do tego profilu pasował nie tylko Michael, ale także pozostali członkowie jego rodziny. Teoretycznie każdy z nich mógł napisać te wszystkie listy. Były to jednak wyłącznie przypuszczenia, nie poparte żadnymi twardymi dowodami. Po zakończeniu remontu małżeństwo nie miało najmniejszej ochoty na zamieszkanie w tym domu. Pomimo tego, że zapanowała cisza i nie pojawiły się żadne nowe listy, nie czuli się tam bezpiecznie.
Z czasem podjęli trudną decyzję, aby sprzedać ten dom. Niestety wieści szybko rozniosły się po okolicy. Wszyscy wiedzieli już o tajemniczych listach i obserwatorze. Osoby, które początkowo były zainteresowane zakupem, szybko zrezygnowały, gdy odkryły prawdę. Małżeństwo zdało sobie wtedy sprawę z tego, że ich amerykański sen zamienił się w koszmar. Zaczęli się nawet zastanawiać nad tym, czy obserwator nie miał racji co do ich chciwości. Chcieli mieć w życiu wszystko, a doprowadziło ich na skraj wyczerpania emocjonalnego i finansowego. Zdesperowani, nie wiedząc, jaki powinien być ich kolejny krok, pozwali poprzednich właścicieli. Jako uzasadnienie podali fakt, że otrzymali oni list od obserwatora i celowo nie poinformowali ich o tym fakcie. Twierdzili, że gdyby o tym wiedzieli, nie zdecydowaliby się na kupno. Pozew cywilny został złożony w czerwcu 2015 roku. Dwa lata później sąd go oddalił. Uznano, że nie ma dowodów na to, by poprzedni właściciele działali z premedytacją, sprzedając dom bez poinformowania o liście od obserwatora. To był kolejny cios dla Marii i Dereka. Złożenie pozwu i rozprawy sądowe wiązały się z kolejnymi kosztami, na które nie było ich już praktycznie stać. Przez dłuższy czas chronili swoje dzieci, które były zbyt małe, by zrozumieć całą sytuację. Jednak dzieciaki chciały wiedzieć, dlaczego nie mogą zamieszkać w domu, o którym wcześniej ich rodzice opowiadali z taką ekscytacją. Zauważyły, że nagle coś się zmieniło i radość została zastąpiona lękiem oraz niepewnością. Trzymanie ich pod kloszem nie mogło trwać wiecznie. W końcu Derek i Maria musieli wytłumaczyć dzieciom, co takiego się wydarzyło. Małżeństwo zaczęło korzystać z pomocy psychologicznej. Oboje czuli, że tracą rozum. Owładnęła nimi paranoja. Stali się podejrzliwi wobec wszystkich. Bali się nawet na chwilę spuścić dzieci z oka. Czuli, jakby ktoś deptał im po piętach. Nie pomagał fakt, że chętnych na kupno domu brakowało. Jedyną nadzieją na zaznanie namiastki spokoju okazał się wynajem posiadłości. Na szczęście znalazła się chętna rodzina, by tam zamieszkać, ale pod jednym warunkiem. Jeśli pojawi się kolejny list od obserwatora, będą mogli zerwać umowę najmu i się wyprowadzić. Dwa tygodnie później obserwator znowu dał o sobie znać. Wiadomość zaczął od słów „gwałtowny wiatr i przenikliwy chłód”. Właściciela domu określił jako podłego i złośliwego. Jego żonę nazwał dziwką. Zapytał, czy zastanawiają się nad tym, kim on jest. Kpił, że prawdopodobnie już z nim rozmawiali, a może nawet znają jego tożsamość, tylko boją się do tego przyznać. Obserwator wspominał o swoich żołnierzach, którzy mieli bronić domu i okolicy, spełniając jego rozkazy. Dalej pojawiła się bezpośrednia groźba tego, co mogłoby się stać niewygodnym lokatorom. Wypadek samochodowy, pożar lub tajemnicza choroba. Być może coś złego mogłoby także spotkać ich zwierzaka, bo w końcu ci, których kochamy, umierają niespodziewanie, stwierdził autor tych pogróżek. Był to z całą pewnością najbardziej przerażający list ze wszystkich. Wynajmująca dom rodzina poczuła się zagrożona. Początkowo chcieli od razu się wyprowadzić, ale w końcu doszli do porozumienia z Derekiem i Marią, którzy zapowiedzieli zainstalowanie kamer w rezydencji. I tak wkrótce się stało. Na jednej z kopert zabezpieczono ludzkie DNA. Sprawdzenie w bazie nic nie dało, ale uzyskano inną cenną wskazówkę. Materiał biologiczny należy do kobiety. Przez większość śledztwa uważano, że obserwator to na pewno mężczyzna, ale teraz już nie było pewności co do płci prześladowcy. Osoby mieszkające w sąsiedztwie musiały oddać próbki do badania. W żadnym przypadku nie uzyskano zgodności. Jednak okazało się, że dwie osoby odmówiły oddania próbki. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Podejrzewali, że to właśnie ktoś z tej dwójki był odpowiedzialny za wysyłanie listów. Tożsamość tych osób nigdy nie została ujawniona. Badaniu DNA poddała się również Maria.
Mieliśmy kilka teorii odnośnie tego, kim był obserwator. Według najpopularniejszej z nich, lokalna społeczność zawiązała spisek przeciwko naszej rodzinie. Zatem nie było jednego prześladowcy, tylko stała za tym większa liczba osób. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim liście obserwator wspomniał o swoich żołnierzach i to pasowałoby do tej teorii. Prawdopodobnie jedna osoba celowo podpisywała listy, by w ten sposób zmylić rodzinę. Dlaczego tak się stało? Być może styl życia małżeństwa nie pasował do pozostałych sąsiadów. Może za wszystkim stała rodzina Langfordów, którymi kierowała zazdrość i złośliwość. Michael zmarł w 2020 roku, więc nie ma już możliwości, aby go przesłuchać. Natomiast jego żyjący krewni uparcie twierdzą, że nikt z nich nie miał nic wspólnego z tymi listami. Prawdopodobna wydaje się też wersja, że za listami stał ktoś, kto chciał kupić ten dom. To pasowałoby do tego, że pierwszy list trafił jeszcze do poprzednich właścicieli. Jednak dlaczego w takim razie, jeśli komuś zależało na kupnie posiadłości, to nie zgłosił swojej oferty, kiedy zrezygnowani Derek i Maria wystawili ją na sprzedaż po korzystnej cenie? Być może osoba, która napisała listy, obawiała się, że to jakaś prowokacja i nie chciała zostać ujawniona. Inną próbą wytłumaczenia tego, co się wydarzyło, jest to, że wszystko zostało zainscenizowane przez Dereka i Marię. Na pierwszy rzut oka ta teoria wydaje się całkowicie bezsensowna. W końcu po co mieliby to robić? Przeznaczyli na zakup i remont domu majątek, a ostatecznie nigdy nawet nie spędzili w nim nocy. O różnych wątkach tej sprawy można poczytać na Reddicie, gdzie internauci chętnie dzielą się swoją opinią na ten temat. Oto jedna z nich. Wyobraźcie to sobie. Twoja żona marzy o tym, aby przeprowadzić się do domu blisko miejsca, w którym dorastała. Znajdujesz się w sytuacji, w której wydaje ci się, że stać cię na kupno i modernizację domu. Jednak kiedy to się dzieje, rzeczywistość pokazuje, że mimo wszystko cały plan okazał się poważnym obciążeniem finansowym, ale nie możesz się wycofać, już się zgodziłeś. Zarazem zdajesz sobie sprawę z tego, że cię na to nie stać. Co robisz? Przyznajesz się do problemów finansowych, czy może znajdujesz inny sposób i inny czynnik, na którym możesz zrzucić winę? Faktem, który przemawia za taką możliwością, jest to, że w grudniu 2017 roku, czyli jakiś czas po tym, kiedy obserwator wysłał swój ostatni list, osoby mieszkające w pobliżu domu dostały tajemnicze listy. Podejrzenia od razu padły na Dereka i jego żonę. Jakiś czas później mężczyzna przyznał się do tego. Nie wiadomo, jak brzmiała treść tego listu. Skoro Derek napisał ten list, to czy mógł być autorem pozostałych? Jeśli tak było, to w dalszym ciągu pozostaje wiele pytań. Czy dokonał tego dlatego, że nie było go stać na wymarzony dom? Czy Maria wiedziała o tym i mu pomogła, nie chcąc dopuścić do kompromitacji przed rodziną i znajomymi? A może mąż działał za jej plecami? Wiele osób wytknęło tej rodzinie, że bardzo zabiegali o to, by ich sprawa zyskała rozgłos. Ta zagadka zainspirowała nawet filmowców, bo serial Obserwator, inspirowany tą historią, był niesamowicie popularny na Netflixie. O sprawie pisały media na całym świecie, nawet w Polsce było o niej głośno. Niektórzy zastanawiają się, czy małżeństwo to wszystko uknuło dla sławy i potencjalnych korzyści wynikających z rozgłosu. Czytając treść listów wysłanych przez obserwatora, można zwrócić uwagę na wzmianki o samym domu. W końcu prześladowca dopytuje, czy rodzina poznała jego sekrety, czy wiedzą, co kryje się za ścianami. I pierwsze, co przychodzi do głowy, to czy być może kiedyś doszło tam do jakiejś tragedii, być może zabójstwa. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego ktoś ma obsesję na punkcie tego budynku. Co jeśli zainteresowanie i uwaga nie wynika wcale z chęci zamieszkania tam? Co jeśli kryje się za tym ludzka tragedia? Jak można się domyśleć, tożsamość obserwatora do dziś pozostaje tajemnicą. Nie jesteśmy nawet pewni, czy powinniśmy mówić obserwator, czy może obserwatorka, biorąc pod uwagę te wyniki badań DNA. Każda z teorii wydaje się mieć w sobie jakieś ziarno prawdy. W roku 2019 w końcu sprzedali dom. Niestety, otrzymali za niego znacznie mniej pieniędzy niż przypuszczali.
zaledwie niecały $1 000 000. Małżeństwo w dalszym ciągu mieszka w Westfield. Dzięki pomocy finansowej od rodziny udało im się kupić nowy dom, ale nie chcą, aby ich adres przedostał się do mediów. Boją się, że osoba, która ich nękała, znów zacznie wysyłać pogróżki i tajemnicze wiadomości do ich nowego domu. Co ciekawe, nowi właściciele posiadłości nie dostali żadnego listu od obserwatora. Czy prześladowca sobie odpuścił? Przestraszył się? A może już nie żyje? Sprawa Somena Banerjee. Na podstawie tej historii powstał serial Witamy w Chippendales, dostępny na Disney+. Chippendalesi byli prawdziwym fenomenem w latach 80. Męski striptease w wykonaniu umięśnionych przystojniaków, odzianych jedynie w mankiety od koszuli i kołnierzyki z muszką, na trwale zapisał się w amerykańskiej popkulturze. Jednak historia ich powstania oraz późniejszego sukcesu nie była tak kolorowa jak show stworzone przez hinduskiego imigranta. Zbrodnia, zdrada, mafia, FBI oraz facet nazywany truskawką to tylko wstęp do historii pełnej intryg, skandali i mrocznych powiązań. Droga do sukcesu prowadziła przez piekło. Urodzony w Bombaju Somen Banerjee od najmłodszych lat był marzycielem. Pracował w drukarni swojego ojca, ale nie odpowiadała mu ta robota. Chciał czegoś więcej od życia i to w zupełnie innym miejscu. Od zawsze kusiła go Ameryka. Wciąż słyszał, że każdy może tam zostać milionerem, bez względu na pochodzenie i status społeczny. Wierzył, że pewnego dnia jemu też spełni się amerykański sen. Odkładał każde zarobione pieniądze. Chodził w podartych butach i brudnym ubraniu. Odmawiał sobie niemal wszystkiego, aż w końcu udało mu się uzbierać na wymarzony bilet lotniczy do Los Angeles. Miał 24 lata, gdy oznajmił ojcu, że odchodzi z drukarni. Kilka dni później wsiadł do samolotu. Miał przy sobie tylko paszport i niewielki bagaż podręczny. Za to w głowie mnóstwo pomysłów. Był rok 1970. Gdy Somen po raz pierwszy postawił swoją stopę na amerykańskiej ziemi. Wtedy też wybrał sobie nowe imię – Steve. W Stanach Zjednoczonych zaczynał od zera. Przez pierwszych 5 lat pracował jako nocny stróż i sprzedawca na stacji benzynowej. Był uparty, wytrwały oraz zdeterminowany. Oszczędzał na wszystkim. Wynajęty pokój dzielił z karaluchami. Jedzenie kupował tylko wtedy, gdy w sklepie była przecena i odkładał każdego zarobionego dolara. W roku 75 przeczytał w jednym z magazynów, że na wschodnim wybrzeżu rekordy popularności bije muzyka disco. Nowojorskie dyskoteki zarabiały miliony, a ludzie ustawiali się w długie kolejki, aby móc w nich potańczyć. Chciał na własne oczy przekonać się, jak wyglądają takie lokale. Ku jego zdumieniu okazało się, że w Los Angeles podobnych miejsc było niewiele. Może w Hollywood tak, ale one były przeznaczone głównie dla ludzi sławnych i bogatych. Zwykli Amerykanie, tacy ciężko pracujący jak on, nie mieli praktycznie żadnych szans na wstęp do takiej dyskoteki. Steve zobaczył w tym swoją szansę. W gazecie znalazł ogłoszenie, że ktoś sprzedaje podupadający klub do gry Trick Tracka. Rozbił swoją skarbonkę i postanowił zaryzykować. Kupił i wyremontował lokal o nazwie Destiny 2. Otworzył w nim dyskotekę dla ludzi mniej zamożnych. Czynną 7 dni w tygodniu, nawet w święta. To był strzał w dziesiątkę. Klienci ochoczo zostawiali tam swoje ciężko zarobione dolary. Drinki i dobra zabawa przy muzyce disco to było to, czego zwykli Amerykanie potrzebowali po ciężkim dniu pracy. Wielu jego pracowników podkreślało wtedy, że Steve w niczym nie przypominał typowego właściciela takiego przybytku. W tych swoich grubych okularach wyglądał raczej na księgowego. Był cichy i nieśmiały. Kiedy się denerwował, zaczynał się strasznie jąkać. Zawsze stał z tyłu, tak aby nie rzucać się w oczy. Z tym swoim uśmiechem przyklejonym do twarzy obserwował bawiących się ludzi, a oni bez hamulców wypełniali mu kieszenie dolarami.
Ale dla Steve'a to było za mało. Chciał więcej. Pragnął stworzyć coś, czego Ameryka jeszcze nie doświadczyła. Coś, co da mu nie tylko sławę, ale i miliony. 4 lata później postanowił zmienić swoją dyskotekę w bardziej ekskluzywny lokal. Zaczął od zmiany nazwy. Długo nie mógł się zdecydować. W końcu, pewnego dnia, zwrócił uwagę na jedno z krzeseł stanowiących wystrój jego dyskoteki. Wzorowane na XVIII-wiecznym brytyjskim stylu meblarskim Chippendale. Ta nazwa zapadła mu w pamięć, a przede wszystkim kojarzyła mu się z wytworną elegancją. Banerjee postanowił ją wykorzystać. Już wkrótce, nad wejściem do dyskoteki, zawiesił szyld z nową nazwą – Chippendales. Później przyszła pora na wybór charakteru zmienionego lokalu. Pomysł podsunął mu jego promotor i przyjaciel. Paul Snyder był całkowitym przeciwieństwem spokojnego i skromnego Steve'a. Był głośny i gadatliwy, jeździł drogimi samochodami i zawsze otaczał się pięknymi modelkami. Bez przerwy epatował swoim bogactwem. Do tego ubierał się ekstrawagancko, przypominał Alfonsa. Na szyi nosił złoty naszyjnik z gwiazdą Dawida. Ci, którzy go znali, nazywali go śliskim typem, gnidą lub kanalią. I mieli sporo racji, ale Banerjee bezgranicznie mu ufał. Zwłaszcza jego szalonym i odważnym pomysłom, ponieważ Paul zawsze miał talent do tworzenia nowych trendów. W roku 79 zaproponował właścicielowi Chippendales coś nowego. Coś, na co nikt jeszcze w Los Angeles nie wpadł. Męski striptease. Lokali, gdzie mężczyźni mogli popatrzeć na roznegliżowane kobiety, było w Kalifornii mnóstwo. Ale brakowało miejsc, w których to kobiety mogły obejrzeć nagich facetów. Paul Snyder znał kobiety jak mało kto i wiedział dokładnie, czego chcą, a one pragnęły się dobrze zabawić. Pod koniec lat 70. dziewczyny zaczęły się emancypować, żądały równouprawnienia. Na co dzień były matkami lub biznesmenkami. Miały na głowie dużo obowiązków. Ciężko harowały, a po całym tygodniu potrzebowały odpoczynku. Najlepiej w miejscu, gdzie mogły się rozerwać, spotkać z przyjaciółkami, coś wypić i pogapić na facetów. Może uszczypnąć jakiegoś przystojniaka w tyłek lub wsadzić mu banknot w stringi. Dziewczyny po prostu chciały móc trochę poświntuszyć, tak jak do tej pory robili to ich mężowie. Steve był zachwycony nową wizją swojego przyjaciela. Spodobał mu się także pomysł jego żony, modelki Dorothy Stratton. Zaproponowała ona, aby wzorem króliczków Playboya, którym była także i ona, męscy stripteaserzy podczas występu mieli na sobie tylko mankiety od koszuli oraz kołnierzyki z muszką. Steve zaakceptował ten pomysł. I już wkrótce te elementy garderoby stały się znakiem rozpoznawczym stripteaserów, których zaczęto nazywać Chippendalesami od nazwy lokalu. Steve mianował Paula producentem show oraz gospodarzem występów. Męski striptease szybko okazał się ogromnym sukcesem. Kobiety były ciekawe tej nowej formy rozrywki, a do tego były chętne płacić za możliwość oglądania nagich facetów. W zamian dostawały to, o czym od dawna marzyły, ale bały się o tym mówić głośno. Zostawiały w lokalu Steve'a mnóstwo dolarów, a wielu mężczyzn, głównie modeli i niespełnionych aktorów, zaczęło starać się o zostanie Chippendalesem. Ten nieoczekiwany sukces miał też jednak swoją ciemną stronę. I jak to często bywa w takich przypadkach, tam gdzie duże pieniądze, tam jeszcze większe kłótnie. Drogi Steve'a i Paula szybko się rozeszły. Snyder był leniem. Gdy już przychodził do pracy, wykonywał ją od niechcenia. Jak wspomniał później jeden z tancerzy w serialu dokumentalnym Secrets of the Chippendales Murders sieci A&E, był cholernie nudnym prowadzącym. Ani śmiesznym, ani interesującym. Do tego próbował oskubać swojego szefa. Zamiast stałej wypłaty dostawał procent od zysków, więc po pewnym czasie zaczął sztucznie zawyżać wpływy z biletów. Gdy Steve się o tym dowiedział, zwolnił go. Steve zniknął na pewien czas, a gdy się w końcu odnalazł, omal nie doprowadził do upadku Chippendales.
14 sierpnia 80 roku Snyder zamordował swoją 20-letnią żonę, modelkę Dorothy Stratton, a później popełnił samobójstwo, o czym mieliście już wcześniej okazję posłuchać na Kryminatorium. Zainteresowanych odsyłam do odcinka numer 220, opublikowanego we wrześniu 2022 roku. Ta zbrodnia wstrząsnęła Ameryką, a policyjne śledztwo wykazało powiązania Paula z bardzo podejrzanymi typami z nieciekawego środowiska. Cień podejrzeń padł także na Steve'a, dla którego pracował morderca-samobójca. Twórca Chip 'n Dalesów bał się, że prasowa nagonka na niego i jego klub może mu bardzo zaszkodzić. Policjanci i dziennikarze pytali go o rzeczy, o których nie miał zielonego pojęcia. Do tego zaczynała maleć liczba sprzedawanych występów. Wkrótce nad jego głową pojawiło się widmo bankructwa. Banerjee był jednak uparty i wciąż robił dobrą minę do złej gry. W wywiadach udawał, że w ogóle nie znał Snydera. Może coś tam dla niego robił, ale w sumie niewiele. Zresztą to było dawno i przecież go wyrzucił na zbity pysk. Cierpliwość i spokój Steve'a zostały nagrodzone. Po pewnym czasie skandal ucichł, a opinia publiczna zapomniała o całej sprawie. Chip 'n Dalesi nadal się rozbierali. Kobiety wciąż chciały ich oglądać i wkładać im banknoty w stringi. Sejf Hindusa znów zaczął się zapełniać plikami 100 dolarówek. Interesom nie zaszkodziły nawet pojawiające się coraz częściej protesty konserwatywnych mieszkańców, którzy robili wszystko, aby doprowadzić do zamknięcia klubu z męskim striptizem. Protestowały też wspólnoty religijne, nazywając właściciela diabłem, a jego lokal siedliskiem szatana. Protesty odniosły skutek odwrotny od zamierzonego. Banerjee otrzymał darmową reklamę. Pisały o nim wszystkie gazety. Zapraszano go do telewizyjnych talk showów. Wkrótce medialny rozgłos sprawił, że Chip 'n Dales z lokalnej Speluny stał się najmodniejszym miejscem w Los Angeles. Steve znowu triumfował. Wtedy na jego drodze pojawił się hollywoodzki producent, reżyser i scenarzysta Nick DeNoia. Miał głowę pełną pomysłów. Przekonywał Steve'a, że wzniesie jego klub na wyższy poziom i rozkręci jego biznes na niewyobrażalną skalę. Steve uwierzył przebojowemu producentowi o włoskich korzeniach i zatrudnił go u siebie. Z luźnych występów, które polegały wyłącznie na rozbieraniu się przed publicznością, on stworzył prawdziwe show. Każdy występ miał swój scenariusz. Pojawiła się przemyślana choreografia, a każdemu striptizowi towarzyszyła oddzielna opowieść. Do tego światła i pirotechnika. To wszystko zaczęło robić naprawdę ogromne wrażenie. Ze zwykłego rozbierania się uczynił prawdziwy spektakl. Pieniądze szybko zaczęły płynąć szerokimi strumieniami. Steve był w niebo wzięty. Sukces przerósł jego najśmielsze oczekiwania. Był sławny oraz bogaty i tak jak lubił najbardziej, nadal mógł pozostawać w cieniu. To Nick błyszczał na salonach i przed telewizyjnymi kamerami. Załatwiał kontrakty i dbał o wizerunek Chip 'n Dalesów. Zatrudniał i zwalniał. Decydował, kto mógł dołączyć do zespołu tancerzy, a kto się do tego kompletnie nie nadawał. Rola Steve'a ograniczała się praktycznie do liczenia pieniędzy i podpisywania tego, co podsuwał mu DeNoia. Wkrótce Steve słono zapłacił za swoje zaufanie do Nicka. Steve miał wszystko, o czym marzył, poza jednym. Od dawna pragnął otworzyć drugi klub w Nowym Jorku. Nie wiedział tylko, jak powinien się do tego zabrać. Liczył, że Nick DeNoia mu w tym pomoże. I nie pomylił się. Jego najbardziej zaufany człowiek potrafił wszystko. Obiecał Steve'owi, że umożliwi mu zrobienie kariery na wschodnim wybrzeżu. Miał tylko jeden warunek. I nie miał na myśli zapłaty za taką usługę. W zamian chciał pełne prawo do wyjazdowych występów Chip 'n Dalesów. Steve był zaskoczony taką propozycją. Nick oczekiwał od niego czegoś, co przecież nie istniało. Jego tancerze nigdy nie opuszczali Los Angeles. Nie brali udziału w żadnym tournée. Banerjee nawet nie miał tego w planach. Pomyślał więc, że to dla niego świetny interes.
nie miał zamiaru organizować wyjazdów, więc twierdził, że nic nie straci na takim układzie. Nick wyciągnął wtedy serwetkę, na której napisał treść ich umowy. Steve podpisał. Denoya spełnił swoją obietnicę. Klub w Nowym Jorku odniósł jeszcze większy sukces niż ten w Los Angeles. Chip and Dale'si byli wszędzie. W gazetach, na pocztówkach, w reklamach, na kartkach kalendarzy. Przynosili większe zyski niż kiedykolwiek. Bardzo szybko Banerjee kolejny raz przekonał się, że tam, gdzie są duże pieniądze, tam są jeszcze większe kłótnie. W roku 1984 panowie poróżnili się. Nick uwielbiał brylować przed kamerami. Udzielał setek wywiadów, występował w telewizji. Prasa pisała tylko o nim. To on odniósł sukces, to on był sławny, to on był gwiazdą. Dlatego to właśnie on szybko zaczął być przez amerykańską opinię publiczną kojarzony z ogromnym sukcesem męskich stripteaserów. Tymczasem o prawdziwym założycielu klubu nie mówił i nie pisał nikt. Miarka się przebrała, gdy dziennikarze zaczęli otwarcie nazywać Nicka jedynym twórcą Chip and Dale'sów. Steve wpadł we wściekłość, bo poczuł się odsunięty na boczny tor. Nie wiedział jednak, że był to dopiero początek jego kłopotów. Pewnego dnia Nick przypomniał mu o podpisanej przez nich na serwetce umowie, którą jego prawnicy zamienili w pełnoprawną umowę. Denoya miał prawo do występów wyjazdowych i zamierzał je wykorzystać. W roku 1985 zabrał grupę najpopularniejszych tancerzy z klubu i bez zgody Steve'a wyruszył z nimi w trasę. Steve próbował interweniować, ale okazało się, że oddał mu nie tylko prawa do zysków z tournée. Umowa pozwalała również Nickowi na organizowanie wyjazdów oraz wykorzystywanie wizerunku Chip and Dale'sów. Trasa po Stanach Zjednoczonych okazała się jeszcze większym sukcesem niż występy w klubach. Grupa odwiedziła kilkanaście stanów. Później wyleciała do Europy. Banerjee nie spodziewał się, że ten pomysł wypali. Widział, jak Nick błyszczał w mediach i jak przez dwa następne lata kolejne miliony dolarów przelatywały mu koło nosa. Poziom jego desperacji zaczął się wtedy zbliżać do niebezpiecznego poziomu. 7 kwietnia 1987 roku Denoya przebywał w swoim nowojorskim biurze na Manhattanie. Kwadrans przed godziną 16 do jego gabinetu wszedł nieznany mu mężczyzna, który zapytał, czy to on jest Nickiem. Po usłyszeniu potwierdzającej odpowiedzi wyciągnął broń i wymierzył prosto w twarz swojego rozmówcy. Już nie żyjesz. Te słowa zdążył jeszcze usłyszeć Nick, zanim kula przebiła mu lewy policzek i wyszła z tyłu głowy. Denoya zmarł na miejscu. Kilkanaście minut później nowojorskie biuro Chip and Dale'sów wypełniło się mnóstwem policjantów. Cały jego gabinet był zagracony. Po prawej stronie był wieszak z kostiumami, obok wisiał plakat przedstawiający grupę jego stripteaserów. Na wprost od wejścia stało biurko. Z jego prawej strony wystawały adidasy. Na podłodze leżał mężczyzna z przestrzeloną głową. Dookoła nie było zbyt dużo krwi. Nie było śladów walki. Nic nie zginęło. Żadnych odcisków palców sprawcy ani śladów jego DNA. Wyglądało na to, że ktoś po prostu wszedł, zastrzelił go i wyszedł. Śledczy byli zgodni. Wyglądało to na roboty płatnego zabójcy. Tylko kto go wynajął i dlaczego? Rozpoczęło się śledztwo. Detektywi próbowali ustalić, komu mogło zależeć na śmierci Nicka, kto mu źle życzył. Policjanci nie mogli znaleźć nikogo, kto byłby zaskoczony takim końcem Nicka. Po przesłuchaniu świadków stało się jasne, że Denoya miał wielu wrogów, w tym tego najgroźniejszego – mafię. Rodziło się tylko pytanie, który z tych wrogów pierwszy zdążył go zabić, zanim wkrótce zrobiliby to inni. Podejrzany numer jeden – mafia. Nick podczas trasy koncertowej podpisał kontrakt na kilka występów w nocnym klubie na Florydzie. Właścicielem tego lokalu była tamtejsza mafia. Ich chłopcy od przekonywania próbowali wymusić na Nicku podzielenie się zyskami z całego tournée. Denoya najpierw odmówił, a następnie odwołał zaplanowane występy, zostawiając mafię z kompletem sprzedanych biletów na kilka występów.
i z poczuciem wstydu, bo Chippendalesi byli przez nich szeroko reklamowani w całym stanie. Nikt o zdrowych zmysłach nie zabija przecież z takiego powodu. Ale czy mafia jest normalna? Stracili przez niego forsę. Odmówił z nimi współpracy. W dodatku zostali ośmieszeni. Czy dlatego wysłali zabójcę do Nowego Jorku? To miało sens. Jednak śledczym coś tu nie pasowało. Mafia nie pozbywa się osób, które potrafią zarabiać pieniądze. A on potrafił to robić jak mało kto. Może raz odmówił, ale gangsterzy znali przecież skuteczne sposoby na nakłonienie takich osób do współpracy. Będąc martwym, nie mógł im dać nawet centa. Tym bardziej, że jak wykazało śledztwo, Nick płacił nowojorskiej mafii na ochronę tamtejszego klubu, więc jednak nie był przeciwnikiem takiej współpracy. Detektywi nie znaleźli żadnych powiązań Nicka z gangsterami. Jeśli nie mafia, to kto? Podejrzany numer 2, David Arad. Pojawił się na pogrzebie Nicka. Nikt go nie znał. Nawet najbliższa rodzina ofiary. Zachowywał się bardzo podejrzanie. Unikał kontaktu z ludźmi, nie patrzył nikomu w oczy. W dodatku jego twarz pasowała do portretu pamięciowego sprawcy. Tym człowiekiem zainteresowali się policjanci, którzy również byli na cmentarzu. Wkrótce wyjaśniło się, dlaczego nikt go nie kojarzył. Nick poznał go w kwiaciarni. Ich znajomość szybko przerodziła się w romans. Choć przez kilka lat byli parą, Denoya ukrywał przed najbliższymi to, że był homoseksualistą. W tym celu nawet ożenił się z jedną z hollywoodzkich aktorek. Kilka dni po pogrzebie śledczy przyszli po Davida. O swoich obawach opowiedział on później w serialu dokumentalnym Secrets of the Chippendales Murders sieci A&E. Dla policji, jako gej, zawsze byłem winny, zwłaszcza w latach 80. Nie musiałem nawet nikogo zabijać. I tak byłem dla nich mordercą. Mordercą moralności. Cały czas żyłem w strachu. Gejów można było wtedy obwiniać o wszystko, bez żadnego śledztwa. Łatwo oskarża się kogoś, kto sam czuł się winny. Winny tego, jak żyje. Podejrzany zeznał, że Nick zostawił go niedługo przed swoją śmiercią. Czy dlatego porzucony kochanek wynajął płatnego zabójcę? David miał środki i motyw. Dodatkowo był przepełniony gniewem i rozpaczą. Czyż nie jest to idealny przepis na zbrodnię? Okazało się, że nie. Nie było dowodów, a David miał żelazne alibi. Śledczy szukali dalej. A może podejrzany numer 3? Był nim drugi David, były kochanek pierwszego Davida. On też miał motyw, bo Arad zostawił go dla Nicka. Czy postanowił się zemścić na osobie, która odbiła mu chłopaka? A może wierzył, że odzyska Davida, gdy wyeliminuje Nicka? Nic z tego. Również i ten trop szybko okazał się nietrafiony. Sprawdzono także Steve'a. Był przecież mocno skonfliktowany z ofiarą. Ale on też miał alibi. Poza tym wszyscy jego pracownicy zeznali, że Banerjee nigdy nie wspominał choćby słowem, że chciałby się go pozbyć. Nikt nie słyszał, żeby mu groził. Co prawda raz wspomniał, że zabójca wyświadczył mu przysługę, ale to jeszcze nie czyniło z niego winnego śmierci swojego byłego pracownika. Śledztwo utknęło w martwym punkcie aż do 1991 roku. Wtedy do głównej siedziby FBI w Las Vegas zgłosił się pewien mężczyzna. Zapytany przez agentów o nazwisko, odpowiedział, że nazywa się Truskawka. Zapytany o genezę swojego owocnego nazwiska, chętnie ją przedstawił. Pracowałem w całym kraju jako operator ciężkich maszyn. Raz dostałem robotę na pustyni w Nevadzie. W trakcie przerwy usnąłem na dźwigu i spiekło mnie słońce. Później jeden gość powiedział do mnie: o mój Boże, chłopcze, wyglądasz jak cholerna truskawka. Odtąd wszyscy zaczęli mnie tak nazywać. I tak zostało do dziś. Truskawka pojawił się w siedzibie FBI, aby zgłosić przestępstwo. Pewien facet, od którego wynajmował mieszkanie, zaproponował mu dobrze płatne zlecenie w Anglii. Zabicie dwóch stripteaserów podczas ich występu w londyńskim klubie. Za 50 tysięcy dolarów miał im wstrzyknąć w szyję cyjanek. Facet wyglądał na gangstera, który zabija za jakąkolwiek odmowę, więc Truskawka ze strachu się zgodził. Wziął zaliczkę, strzykawki z cyjankiem i poleciał do Londynu.
Na miejscu ogarnęły go jednak wątpliwości, że niby jak miałby to zrobić? Wejść na scenę i wstrzyknąć cyjanek kolejno dwóm różnym facetom, licząc na to, że nikt z publiczności się nie zorientuje? A może poprosić ich, aby stanęli nieruchomo koło siebie, żeby było szybciej? Truskawka spanikował, wyrzucił truciznę i wrócił do Stanów, a że bał się zemsty gangstera, poszedł prosto do FBI. Agenci sprawdzili zleceniodawcę. Był nim niejaki Ray Colon. Agenci podpięli truskawce podsłuch i kazali zadzwonić do Raya. Mężczyzna tak zrobił, a później zapewnił, że właśnie odlatuje do Anglii wykonać swoją robotę. Na koniec rozmowy poprosił jeszcze o przypomnienie mu szczegółów zlecenia, czyli kogo i jak ma zabić, bo zapomniał. Ray cierpliwie mu wytłumaczył, a FBI znalazło się w posiadaniu obciążającego nagranie. Colon został aresztowany. Za zlecenie dwóch zabójstw groziło mu co najmniej 20 lat za kratkami. Ale dostał od agentów szansę. Obniżał mu wyrok, maksymalnie, jeśli powie dlaczego ze wszystkich ludzi na świecie truskawka miał zabić akurat tych dwóch stripteaserów z Londynu. Ray nie zamierzał iść do więzienia, więc przyjął ugodę i zeznał, że zmusił go do tego Steve Banerjee. Ray dobrze znał Steve'a. Od wielu lat wykonywał dla niego brudną robotę. Dwa razy zapłacił mu za wynajęcie kogoś do podpalenia klubów należących do konkurencji. Tak też uczynił, ale za każdym razem próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Straty właścicieli były niewielkie, a ich lokale wznawiały swoją działalność jeszcze tego samego dnia. Aby naprawić swoje błędy, człowiek od brudnej roboty otrzymał od szefa propozycję nie do odrzucenia. W ramach rekompensaty za nieudane próby zniszczenia konkurencji, Steve zlecił Rayowi zabicie dwóch swoich byłych Chippendalesów. Stripteaserzy rzucili pracę u niego, aby w Londynie otworzyć własny klub o nazwie Adonis. Wkrótce Banerjee dowiedział się z prasy o ich rosnącej popularności i wpadł we wściekłość. Zostawili go, aby tańczyć gdzie indziej? Odeszli, aby robić mu konkurencję? Steve uważał, że tylko on ma prawo zarabiać na męskim striptizie, więc nie zamierzał im na to pozwolić. Ray miał dla agentów FBI coś jeszcze. Zaproponował, że jeśli obniżą mu wyrok jeszcze bardziej, to powie im, kto zlecił mu zabicie pewnego bogacza w nowojorskim Manhattanie w 1987 roku. Zgodzili się na nową ugodę. Wtedy Ray oświadczył im, że Nick DeNoia został zastrzelony przez narkomana o nazwisku Lopez na polecenie Steve'a. Steve miał jednak alibi. Nie było też dowodów przeciwko niemu. Dlatego to właśnie Ray musiał wymusić na zleceniodawcy przyznanie się do winy, które agenci mogliby nagrać. W tym celu Ray Colon umówił się ze Steve'em, który przeczuwał, że może być obserwowany przez FBI, ale zgodził się z nim spotkać w Szwajcarii. Spotkali się w hotelowym pokoju w Curychu. Agenci zajęli sąsiedni pokój i włączyli aparaturę do nagrywania. Wyposażony w podsłuch Ray dość długo prowokował Steve'a do przyznania się. W końcu zapytał wprost, czy policja podejrzewa, że Banerjee miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Nicka. Wtedy Steve się otworzył. Z dumą w głosie przyznał, że chyba wiedzą, że to on zlecił zabójstwo, ale nie mają przeciwko niemu żadnych dowodów. Opowiedział nawet o planie jego ucieczki, gdyby jednak coś poszło nie tak. Udało nam się nagrać opowieść o tym, jak wydał $500 na zakup broni dla zabójcy i jak dał mu adres biura ofiary. Na koniec przyznał, że opuści Amerykę prywatnym odrzutowcem, gdyby dowiedział się, że chcemy go aresztować. Kupił już nawet luksusowy apartament w Indiach na wypadek, gdyby musiał uciec ze Stanów. Agenci FBI nie potrzebowali niczego więcej. Steve Banerjee został aresztowany. Wtedy podpisał ugodę. W zamian za odstąpienie prokuratury od oskarżenia go o zlecenie podpaleń i kilka mniejszych przestępstw, przyznał się do zlecenia zabójstwa Nicka. Ugoda obejmowała także zaakceptowanie przez niego wyroku 26 lat pozbawienia wolności oraz przekazanie jego zarabiających miliony dolarów klubów Chippendales rządowi federalnemu. Ugoda miała wejść w życie 24 października 1994 roku.
Wszystko wskazywało więc na to, że Steve spędzi ponad ćwierć wieku w więziennej celi, a jego żona i dwoje dzieci nie odziedziczą po nim przynoszących fortunę lokali w Los Angeles, Nowym Jorku, Dallas i Denver. Stało się jednak inaczej. Kilka godzin przed wydaniem wyroku przez sąd, twórca Chip 'n Dalesów powiesił się na prześcieradle w swojej celi. Jedni mówili, że zabił się, ponieważ stwierdził, że nie zniesie życia w zamknięciu. Inni wskazywali, że tylko w taki sposób mógł uchronić swoją rodzinę przed utratą praw do Chip 'n Dalesów. O powodach jego dramatycznej decyzji możemy dziś tylko spekulować. Co nie zmienia faktu, że bez oskarżonego sąd nie mógł wydać wyroku, a więc umowa zawarta z prokuraturą nigdy nie weszła w życie. Tym samym Chip 'n Dalesi pozostali we władaniu rodziny Banerjee. Sprawa Christine Aistrup Hansen. Na podstawie tej historii powstał serial Pielęgniarka, dostępny na Netflixie. Szpital w Nykebing Falster, usytuowany w duńskiej wyspie Falster, jest najdalej na południe położonym szpitalem w Danii. I od wielu lat nie cieszy się on zbyt dobrą opinią. Panującą zarówno wśród krajowych ekspertów do spraw zdrowia, jak i samych pacjentów. Co więcej, suchej nitki nie pozostawiają na nim także dziennikarze. Wielokrotnie nazywali oni ten szpital jedną z tych placówek, w których umiera najwięcej przyjmowanych pacjentów. Mało tego, w 2010 roku umieścili go nawet na drugim miejscu wśród szpitali, które zagrażają życiu Duńczyków. Dwa lata później nastąpił awans na pozycję pierwszą i od tego czasu nie milkną głosy, że jest on najgorszym szpitalem w całej Danii. Wbrew pozorom za taki stan rzeczy nie odpowiadają pracujący w tym szpitalu lekarze. Oni akurat, poza kilkoma niechlubnymi wyjątkami, zawsze słynęli ze swojego profesjonalizmu i wzorowego podejścia do pacjentów. Podobnie jak zatrudnione w tym miejscu pielęgniarki. Problemem było natomiast samo miejsce, w którym zlokalizowany był ten szpital. Od lat 90. XX wieku czwarta co do wielkości duńska wyspa przodowała w krajowych statystykach pod względem mieszkających na niej osób bezrobotnych. Winę za to ponosiły głównie bogate gminy z okolic stolicy kraju, które systematycznie eksmitowały w to miejsce tak zwane rodziny z problemami. Doprowadziło to do sytuacji, w której wyspa stała się w Danii rekordzistką pod względem przeprowadzonych licytacji komorniczych oraz osób będących na zasiłkach socjalnych. Raport Krajowej Rady do Spraw Zdrowia nie pozostawiał złudzeń. Ludzie biedni znacznie mniej dbali o własne zdrowie niż ich bogatsi rodacy. Z tego powodu wyspę Falster oraz sąsiadującą z nimi wyspę Loland zamieszkiwała rekordowo duża liczba pacjentów z więcej niż jedną zdiagnozowaną chorobą. Jak dodamy do tego fakt, że ten rejon Danii mógł się poszczycić najwyższym procentowym udziałem palaczy, osób ze znaczną nadwagą, chorych na cukrzycę oraz cierpiących na bóle kręgosłupa, daje to dość dobry obraz tego, z czym na co dzień musieli się zmagać miejscowi lekarze. A tych w szpitalu zawsze brakowało. I to z prostego powodu. Niewielu specjalistów chciało pracować w placówce o tak złej sławie. Takich oporów nie miała Pernil, 27-letnia pielęgniarka z oddziału ratunkowego. Jako jedna z nielicznych praktycznie nie wyobrażała sobie innego miejsca do pracy. Nie tylko dlatego, że była bardzo zżyta z tym szpitalem. To właśnie tam poznała swojego życiowego partnera. Nils był ordynatorem oddziału ratunkowego. Rozwiedziony szybko wpadł w oko młodej pielęgniarce. Ze wzajemnością. Oboje długo ukrywali swój związek przed przełożonymi. W końcu zdecydowali się ogłosić publicznie, że są parą. Dogadywali się świetnie, zarówno prywatnie, jak i w pracy. Pernil wiedziała, że zawsze może liczyć na jego pomoc. I to właśnie do niego zwróciła się ze swoim problemem. Zrobiła to od razu, jak tylko zaczęła podejrzewać, że coś tam jest nie tak. Że na jej oddziale zaczęły się dziać dziwne i straszne rzeczy.
Była niedziela, 15 lutego 2015 roku. Niezwykle pracowity weekend kończył się dla Pernille trzecim z rzędu 12-godzinnym dyżurem. Rozpoczęła go o 7, kończyła o 19. Gdy przyszła do pracy, przejęła zmianę od innej pielęgniarki, 31-letniej Christine. Wcześniej kobiety zazwyczaj pracowały razem. Nie były może przyjaciółkami, nie utrzymywały ze sobą kontaktu poza szpitalem, ale w pracy dogadywały się znakomicie. Jedna mogła polegać na drugiej i co najważniejsze, mogły sobie ufać. Zdarzało się, że ludzie przyjmowani do naszego szpitala umierają, zwłaszcza jeśli na oddział ratunkowy trafiają w stanie ciężkim. Jednak z reguły przeprowadzone badania pozwalają nam ocenić z dużym prawdopodobieństwem, jak szybko może nastąpić śmierć. A gdy już do niej dochodzi, nie jest ona zaskoczeniem ani dla nas lekarzy, ani dla pielęgniarek. Natomiast w tamten weekend zaskoczyły nas aż 4 przypadki. Zaczęło się już w piątek. Na oddział przyjęta została starsza pani. Jej stan był ciężki, ale personelowi udało się go ustabilizować. Pernille opiekowała się pacjentką przez swoją całą zmianę. A gdy wychodziła do domu, z ulgą zapisała w karcie pacjenta, że stan chorej poprawił się i nie zagraża jej życiu. Jednak gdy 12 godzin później Pernille ponownie zjawiła się na swoim oddziale, usłyszała, że pacjentka zmarła. Dosłownie chwilę po jej wyjściu, starsza pani nagle przestała oddychać, iż żaden z lekarzy nie wiedział dlaczego. Podczas sobotniego dyżuru doszło do bardzo podobnej sytuacji. Pacjent z bólem w klatce piersiowej i zawrotami głowy. Po podłączeniu tego mężczyzny do urządzenia monitorującego, okazało się jednak, że nic poważnego mu nie dolegało. Zwykły atak paniki. Zanim Pernille skończyła swój dyżur, jego stan był już na tyle dobry, że następnego dnia miał zostać wypisany do domu. Tak się jednak nie stało. W nocy po prostu przestał oddychać. Innego pacjenta przyjęto z powodu infekcji nogi. Choć w ranę wdała się już gangrena, to 70-latek za nic w świecie nie zgadzał się na amputację. Pernille podała mu antybiotyki, ale ostrzegła, że takie leczenie nie zwalczy infekcji, która na dłuższą metę doprowadzi do jego śmierci. Jednak ten pacjent zmarł znacznie szybciej niż prognozowano, zaledwie kilka godzin po przejęciu dyżuru przez nocną zmianę. Godzinę po nim zmarł mężczyzna, którego chwilę wcześniej przyjęto na oddział ratunkowy z powodu zatrzymania moczu. 4 przypadki nagłej śmierci. Umierali pacjenci, u których absolutnie nic na to nie wskazywało. Na ten dziwny zbieg okoliczności zwróciła również uwagę pielęgniarka Karina, przejmująca swój dyżur od Pernille. Obie kobiety spotkały się w niedzielny wieczór. Rozmawiając w pokoju socjalnym o tych niezrozumiałych przypadkach, nagle obie zadały sobie w myślach pytanie. A co, jeśli to nie były przypadki? Drugie pytanie Pernille zadała już głośno. Czy ona im to zrobiła? Karina nic nie odpowiedziała, ale nie była tym pytaniem zaskoczona. I nawet nie zapytała, o kim jej koleżanka mówi. Nagle obie pielęgniarki uświadomiły sobie, że tak naprawdę myślą o tej samej osobie. Gdy Christina Eistrup Hansen mijała lekarzy na szpitalnym korytarzu, pierwszą rzeczą, na jaką zwracali oni uwagę, był jej atrakcyjny wygląd. Swoje długie włosy farbowała na kruczoczarny kolor. Rzęsy zawsze podkreślała dużą ilością tuszu. Była zgrabna o nieco zaokrąglonych kształtach. Poza swoim wyglądem wyróżniała się miłym sposobem bycia. Wydawała się być nie tylko miła, ale i kompetentna. Nikt nie miał wątpliwości, że niezwykle łatwo dogaduje się z resztą pielęgniarek. Wszyscy, którzy ją znali, byli zgodni. Christina zawsze wykazywała się ogromnym zaangażowaniem. Do pracy przychodziła pierwsza i wychodziła ostatnia. Potrafiła w środku nocy zadzwonić do któregoś z lekarzy, aby zapytać, jak czuje się pacjent, którym opiekowała się na swojej zmianie. Najwięcej czasu poświęcała pacjentom, których stan zdrowia oceniano jako najcięższy.
Zawsze przebywała w ich pobliżu, nieustannie pytając, czy czegoś nie potrzebują. A gdy sytuacja na oddziale stawała się dramatyczna i trzeba było ratować komuś życie, każdy chciał mieć przy sobie Christine. Bez wątpienia była profesjonalistką. W sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia potrafiła podejmować szybkie decyzje. Nie obawiała się przy tym pokłócić z jakimś lekarzem, jeśli uznała, że jego działanie było jej zdaniem niewłaściwe. Na pewno była osobą, która bez przerwy rzucała się w oczy. Nie należała do pielęgniarek, które zlewały się z tłem białych ścian na oddziale. Na początku Pernil uważała ją za niezwykle miłą osobę. Lubiła jej czarne poczucie humoru i luz, którym epatowała nawet w najtrudniejszych momentach. Podziwiała ją także za okazywaną pacjentom empatię i udzielaną im pomoc. Jednak z czasem coraz częściej zaczęła myśleć, że w Christine było coś dziwnego. Coś, czego Pernil sama nie umiała dokładnie opisać. Christina słynęła z tego, że nieustannie raczyła wszystkich opowieściami o swoich przygodach na oddziale podczas pełnionych dyżurów. Inne pielęgniarki znały już na pamięć wszelkie dramatyczne historie z jej udziałem. W swoich opowieściach 31-latka zawsze poddawana była najbardziej dramatycznym próbom. Jednak za każdym razem wychodziła z nich obronną ręką. Udawało jej się nad wszystkim zapanować. Wykazywała się przy tym swoimi niezwykłymi umiejętnościami zawodowymi. Ratowała tych, których lekarze uratować nie potrafili. Z agresywnymi pacjentami radziła sobie lepiej niż mistrzowie wschodnich sztuk walki. Diagnozowała tajemnicze choroby trafniej niż najwięksi specjaliści w danej dziedzinie. Christina opowiadała o tym w sposób bardzo obrazowy. Dobierając odpowiedni ton głosu i gestykulację, sprawiała, że wszyscy jej słuchacze byli pod ogromnym wrażeniem bohaterstwa, inteligencji i przenikliwości tej czarnowłosej bohaterki. Pernil także, ale tylko na początku swojej pracy w szpitalu. Po pewnym czasie opowieści Christiny coraz częściej zaczęły jej się wydawać mocno przesadzone. Przecież widywało ją podczas pracy, a później słuchała jej opowieści, które bardzo odbiegały od prawdy. Pernil pracowała na tym samym oddziale i nigdy nie doświadczyła podobnych sytuacji. Jej inne koleżanki również. Nikt nie widział Christiny w trakcie tych dramatycznych wydarzeń, o których później z przejęciem opowiadała w pokoju socjalnym. Ostatecznie wszystkie pielęgniarki pracujące w szpitalu podzieliły się na dwa skrajne obozy. Dla jednych była niekwestionowaną gwiazdą i bohaterką niemal jak z komiksów. Dla drugiej grupy stała się tylko mocno irytującą mitomanką, która poprzez historie wymyślone na swój własny temat próbowała jedynie skupić na sobie uwagę innych. Choć Pernil zdecydowanie należała do tego drugiego obozu, nie miała żadnych oporów przed tym, aby brać dyżury razem z podejrzaną koleżanką. Choć obie nie utrzymywały ze sobą żadnego kontaktu prywatnie, w pracy świetnie się dogadywały i wzajemnie uzupełniały. Czasami nawet razem się wygłupiały, aby odreagować stresujące godziny na dyżurach. Obie nie miały sobie równych w sypaniu żartami. Od jakiegoś czasu Pernil wyraźnie zauważyła, że podczas ich wspólnych zmian częściej dochodziło do pogarszania się stanów zdrowia pacjentów. Omdlenia, wymioty, zawroty głowy. To dawało się jeszcze jakoś wytłumaczyć, ale znacznie trudniej można było wyjaśnić nieoczekiwane zatrzymanie krążenia. Zwłaszcza u tych chorych, których wyniki badań były dość dobre. Pielęgniarką, która niemal zawsze była wówczas w pobliżu tego pacjenta i jako pierwsza wszczynała alarm na oddziale, była właśnie Christina. To ona przystępowała wtedy do akcji ratowniczej, zanim przybył pozostały personel. Na początku Pernil traktowała to jako niezwykły zbieg okoliczności. Choć nie była przesądna, zgodziła się, kiedy Christina taki stan rzeczy nazywała klątwą.
Przed weekendem, w połowie lutego, zapowiedziała nawet w żartach, że z pewnością ta klątwa da o sobie znać i tym razem. No i faktycznie dała. I to aż 4 razy. Wracając w niedzielny wieczór do domu, Pernille po raz pierwszy pomyślała sobie, że może nie wszystko na oddziale było zbiegiem okoliczności. A co, jeśli to sprawka Christine? Myśli w jej głowie toczyły ze sobą prawdziwą bitwę na argumenty. Czyżby jej koleżanka sama tworzyła sobie tematy do późniejszych, jeszcze bardziej podkoloryzowanych opowieści? A może z premedytacją szkodziła pacjentom, doprowadzając niektórych z nich nawet do śmierci? Tak jak w ten weekend, gdy aż 4 z nich zmarło, choć tak naprawdę ich wcześniejszy stan absolutnie na to nie wskazywał. Czy to nie dziwne, że podczas dyżurów Christiny stan pacjentów znacznie częściej ulega pogorszeniu niż wtedy, kiedy ona ma wolne? Jednak z drugiej strony, może to właśnie Pernille doszukiwała się czegoś, co tak naprawdę nie miało miejsca. To był przecież oddział ratunkowy. Pacjenci umierali, a śmierci nigdy nie udaje się przepowiedzieć ze 100% pewnością. Może Pernille podświadomie wszystko sobie wyolbrzymiała. Może zarażona mocno kontrowersyjnym sposobem bycia swojej koleżanki. Po prostu coraz bardziej jej nie lubiła. Może chciała, aby uwielbiana przez lekarzy Christina okazała się złą osobą. Swoimi wątpliwościami podzieliła się z Nilsem. Ordynator nie mógł uwierzyć w te rewelacje, które usłyszał od swojej partnerki. Nawet się zdenerwował. Twierdził, że nie opowiada się takich rzeczy o swojej koleżance z pracy. Zwłaszcza, jeśli podobne oskarżenia opierają się jedynie na przeczuciach. Nie było dowodów. Dla świętego spokoju sprawdził karty zmarłych pacjentów. Przyczyna śmierci – nagłe zatrzymanie akcji serca. Nie znalazł jednak niczego, co mogłoby świadczyć, że ich śmierć była podejrzana. Takie rzeczy wciąż się przecież zdarzają i mogą one spotkać dosłownie każdego. Działa to po prostu tak, jakby ktoś nagle wyjął wtyczkę z kontaktu. Ludzie przewracają się na trawniku, na podłodze w domu czy w autobusie, mimo że kilka minut wcześniej nie było żadnych oznak, że coś im dolega. Jest to może dziwne, ale nie niemożliwe. Takie życie. Zwłaszcza u ludzi, którzy wcześniej lekceważyli własne zdrowie. Niewykryte wcześniej wady serca. Mięsień, który nagle odmawia posłuszeństwa. Nieoczekiwana śmierć. To jednak nie uspokajało Pernille. Kobieta wciąż nie była pewna tego, co myśleć. I co właściwie powinna zrobić. Wtedy z inicjatywą wyszedł Nils. Na razie oboje zapomną o tym, co wydarzyło się w weekend. I nie mówiąc wcześniej nic nikomu, spróbują sprawdzić, czy uda się potwierdzić podejrzenia pielęgniarki. Pierwszy wspólny dyżur Pernille i Christiny wypadł 28 lutego. Nils stwierdził, że będzie to doskonała okazja, aby nakryć 31-latkę na sytuacji, której nie będzie można racjonalnie wyjaśnić. Plan był prosty. Pernille będzie uważnie śledzić każdy ruch swojej koleżanki. Jeśli cokolwiek ją zaniepokoi, dopiero wtedy rozważą, czy powinni zawiadomić policję. Takie wyjście wydawało się najlepsze. I oboje się z tym zgodzili. Nieco ponad tydzień przed wspólnym dyżurem, Pernille wysłała Christinie SMS-a. Do zdjęcia planu dnia dodała napis, że aż się boi. Wiadomość zakończyła ikonką małpy zasłaniającej sobie oczy. Musiała się zmusić do jej wysłania. Zależało jej, aby zachować pozory, że wszystko jest tak jak zwykle, że wciąż komunikują się swoim specjalnym żargonem i naśmiewają z klątwy ciążącej na oddziale ratunkowym zawsze wtedy, kiedy jej koleżanka ma dyżur. Szybko otrzymała odpowiedź. 5 buziek. 4 wystraszone i 1 szeroko uśmiechnięta. Ikonkom towarzyszył napis. Będzie niezła jazda. Pernille już nie odpisywała. Ten tekst wzbudził w niej nieprzyjemne uczucie. I dopiero wtedy zaczęła się tak naprawdę bać. Gdy w sobotę 28 lutego Pernille
Krótko przed 19:00 zjawiła się na oddziale. Christina już na nim była. Jak zwykle przyszła do pracy pół godziny wcześniej. Przejmując swoją zmianę, dowiedziały się, że przed południem przyjęto na oddział 72-letnią Maggie. Powód? Silny ból w górnej części ramion i nad łopatkami. Podejrzenie? Zawał serca. Badania wykazały, że było to jedynie migotanie przedsionków. Wieczorem stan pacjentki był już stabilny. Oddychanie i ciśnienie krwi były w normie. Prognoza: wypis do domu następnego dnia. Znacznie gorzej czuł się 66-letni Vigo. Miał raka, a jego stan był ciężki. W zasadzie poza podawaniem mu morfiny lekarze niewiele mogli już zrobić. Gdy w 8:30 jego serce stanęło, system monitorujący włączył alarm. Pernil przybiegła do jego łóżka, ale nic już nie mogła zrobić. Odłączając go od aparatury, spostrzegła jednak, że korek wlewu w jego wenflonie umieszczonym na wierzchu dłoni nie był zakręcony, a powinien być. Co więcej, znajdowały się na nim resztki mleczno-białego, gęstego i kleistego płynu, który ktoś musiał mu wcześniej podać. Z karty pacjenta wynikało, że ten mężczyzna powinien dostawać wyłącznie morfinę, ale konsystencja tego leku wyraźnie nie pasowała do resztek znalezionych przez pielęgniarkę. Kobieta zaczęła myśleć, jaki lek ma właśnie taką barwę. Który ma taką gęstość i kleistość? Jej zdaniem mógł pasować tylko Stesolid. Bardzo silny lek podawany wyłącznie przy stanach lękowych lub w razie napadu drgawek. Przedawkowany zwykle doprowadzał do śmierci. Nie było jednak żadnych powodów, aby ten mężczyzna otrzymał ten lek. Dlaczego więc ktoś mu go podał? I najważniejsze, czy tym kimś była Christina? Pernil zrobiła telefonem zdjęcie resztek leku. Nie miała wątpliwości, że zdobyła pierwszy dowód na to, że miała rację. Natychmiast wysłała do Nilsa SMS-a. Mam już pierwszą martwą osobę. Czekając na odpowiedź, nie wiedziała jeszcze, że zanim ją otrzyma, wyśle swojemu partnerowi kolejną złowieszczą wiadomość. Mieszkająca w domu starców Anna miała 86 lat. Przywieziono ją do nas z powodu jej problemów z oddychaniem. Szybko zdiagnozowaliśmy u niej zapalenie płuc. Pacjentka była już bardzo słaba, a jednocześnie przerażona. Zaleciliśmy jej kurację przeciwbólową i przeciwlekową. Podano jej morfinę i Stesolid. Jednak 2 godziny przed rozpoczęciem nocnej zmiany jej stan nagle się poprawił. Anna odzyskała przytomność, zjadła posiłek, a nawet poprosiła o lody. Choć nikt z personelu nie liczył w tym wypadku na cud, nikt też nie spodziewał się jej nagłej śmierci. Tymczasem już 20 minut po rozpoczęciu pracy do dyżurki pielęgniarek weszła Christina. Oznajmiła swoim koleżankom, że idąc korytarzem przez otwarte drzwi do sali, spostrzegła, że Anna przestała oddychać. Pernil natychmiast pobiegła do pacjentki. Razem z nią zjawiła się także Christina. To ona rozpoczęła natychmiastową reanimację. Twarz Anny była blada, a usta sine, ale wciąż żyła. Natychmiast powiadomiono jej córkę, która przybyła do szpitala pół godziny później, aby pożegnać się z matką. Dokładnie o godzinie 20:37, czyli kilka minut po śmierci Vigo, Anna zmarła. Przyczyna śmierci – nagłe zatrzymanie krążenia. O 21:00 na wyświetlaczu telefonu ordynatora wyświetliła się wiadomość. Numer 2. Nie mam więcej wątpliwości. Pernil była przerażona. Czy powinna od razu powiadomić policję? Zadzwoniła do Nilsa. Kazał jej poczekać, aż przyłapie podejrzaną na gorącym uczynku. Na razie nie mieli przecież żadnych dowodów. Pacjenci byli w złym stanie, więc ich śmierć nie musiała być wcale wynikiem przestępstwa. Jeśli okazałoby się, że oskarżyli pielęgniarkę niesłusznie, narobiliby sobie tylko kłopotów. Pernil nie pozostawało więc nic innego, jak tylko kontynuowanie ich planu.
Nie minęło jednak zbyt wiele czasu, gdy na jednej z sal ponownie rozległ się alarm zatrzymania krążenia. 86-letniego Svenda przewieziono, ponieważ miał problemy z oddychaniem. Dodatkowo miał chore serce, a tak przynajmniej twierdziła jego historia choroby. Gdy Pernille zjawiła się przy jego łóżku, Kristina już robiła mu masaż serca. Pacjent nie odzyskiwał przytomności. Po kilkunastu minutach lekarz nakazał przerwanie akcji reanimacyjnej. Svend był trzecią ofiarą tej koszmarnej nocy. Każdej pielęgniarce na nocnej zmianie przysługiwała 30-minutowa drzemka. Pernille udała się na nią o 3:00. Nie mogła jednak zasnąć. Cały czas zastanawiała się, jak może zdobyć dowód na celowe działanie jej koleżanki. Wiedziała, że sekcje zwłok wykonuje się tylko w podejrzanych przypadkach, a te 3 zgony na pewno się do nich nie zaliczały. Nagle jej myśli zostały brutalnie przerwane, gdy w drzwiach pomieszczenia stanęła Kristina. U kolejnej osoby na oddziale wystąpiło nagłe pogorszenie. To 72-letnia Maggie, która miała wyjść do domu następnego dnia. Jej stan był dobry i dalsza hospitalizacja nie była potrzebna. Tymczasem pacjentka zaczęła wymiotować i skarżyć się na silne bóle w klatce piersiowej. Gdy tylko Pernille dobiegła do jej sali, ujrzała stojącą przy łóżku Kristinę. Stała pochylona nad zielonym wenflonem. Zwrócona była plecami do wyjścia, a jej ręce wydawały się być zajęte jakąś czynnością, tak jakby wstrzykiwała pacjentce jakiś lek. Była przy tym tak bardzo skupiona, że nawet nie zauważyła, jak w zupełnej ciszy w drzwiach do sali stanęła inna pielęgniarka. Pernille doskonale wiedziała, że stan tej kobiety był już na tyle dobry, że lekarz nie zalecił podawania jej kolejnych porcji leku. Starsza kobieta miała spokojnie czekać na swój wypis. W takim razie, co robiła przy niej Kristina? I co jej podawała? Cokolwiek to było, Pernille postanowiła to natychmiast przerwać. Wchodząc do sali, krzyknęła pytająco, czy może jej w czymś pomóc. Pielęgniarka aż drgnęła. Wydawała się być ogromnie zdezorientowana, ale ruch jej ramion zdecydowanie przyspieszył. Zupełnie jakby za wszelką cenę zamierzała skończyć to, co już rozpoczęła. Pernille zrobiła kilka kroków w jej stronę. Kiedy stanęła obok, zauważyła w jej dłoniach 2 strzykawki. Ich tłoki były wciśnięte do samego końca. To mogło oznaczać tylko jedno. Cokolwiek wcześniej zawierały, teraz znajdowało się już w ciele pacjentki. I jak podejrzewała Pernille, mogło stanowić dla niej ogromne zagrożenie. Tymczasem Kristina odpowiedziała, że nic jej nie podawała. Przyszło jedynie sprawdzić, co się dzieje, jak tylko usłyszała odgłosy wymiotowania. Zużyte strzykawki zostały jej po innym pacjencie, któremu podała leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Gdy do sali przyszedł lekarz, 72-latka straciła przytomność. Rozpoczęła się akcja reanimacyjna, podczas której, jak to często miało miejsce, prym wiodła Kristina. Po kilkunastu minutach serce znów zaczęło bić. Jednak pacjentka nie była w stanie oddychać samodzielnie. Lekarz stwierdził, że już nic więcej nie może zrobić. 20 minut po 6:00 Pernille wysłała kolejnego SMS-a do Nilsa. Numer 4. Po odłączeniu pacjentki od aparatury, lekarz wciąż miał wątpliwości, czy wydał prawidłową diagnozę. On także, podobnie jak Pernille, nabrał podejrzeń, że za pogarszanie stanu zdrowia tej kobiety mogły odpowiadać jakieś leki podane w zbyt dużej ilości. Standardowo podano jej antidotum na morfinę. Nie zadziałało. Wtedy Pernille, mając na uwadze to, co znalazła przy Vigo, zasugerowała lekarzowi, że może tym lekiem był stesolid. Także i na to zlecono podanie antidotum. Nie minęła nawet minuta, a z pacjentką zaczęło się coś dziać. Nagle otworzyła oczy i zaczęła normalnie oddychać. Po chwili nawet usiadła na swoim łóżku. Wszyscy patrzyliśmy na nią przerażeni, a ona, jak gdyby nigdy nic,
poprosiła o coś do picia. Przez cały ranek personel podawał kobiecie kolejne porcje antidotum. Jedna z pielęgniarek stwierdziła później, że przez wszystkie lata swojej pracy jeszcze nigdy nie widziała, aby ktokolwiek potrzebował aż tyle odtrutki. Gdy Nils przyjechał do szpitala, była godzina 6:30. Pół godziny do końca nocnego dyżuru. Ordynator nakazał Pernil zabezpieczenie wszystkich worków na śmieci. Mogły się w nich znajdować potencjalne dowody na popełnione przestępstwa, bo ani on, ani jego partnerka nie mieli już żadnych wątpliwości. Christina zamordowała w nocy 3 osoby i próbowała uśmiercić 4. Gdy kobieta opuszczała szpital, udając się do domu, w stronę placówki jechały już policyjne radiowozy. Funkcjonariusze zabezpieczyli znajdujące się w koszach na odpadki strzykawki oraz ampułki po lekach. Przesłuchano cały personel. Szybko okazało się, że już 3 lata wcześniej inne pielęgniarki podejrzewały Christinę o działanie na szkodę pacjentów. Nie poinformowały o tym wtedy nikogo, ponieważ, jak same przyznały, nie miały na to dowodów. Gdy przyszły wyniki sekcji zwłok pacjentów zmarłych podczas nocnego dyżuru, stało się jasne, że ich śmierć nie była naturalna. W ich ciałach odkryto kilkunastokrotne dawki zarówno morfiny, jak i stesolidu. Lek podano im krótko przed zatrzymaniem akcji serca. Christina została aresztowana. Gdy o całej sprawie napisały duńskie gazety, cały kraj był w szoku. Opinia publiczna szybko podzieliła się na 2 obozy, podobnie jak miało to miejsce wcześniej w szpitalu. Jedni nazywali ją aniołem śmierci i domagali się dla niej najwyższej możliwej kary. Byli też tacy, którzy ją bronili. Wskazywała, że stała się ofiarą swojej koleżanki z pracy, która zazdrościła jej popularności i powodzenia u innych lekarzy. Gdy na światło dzienne wyszła nieprawdziwa plotka o jej romansie z Nilsem, Pernil także znalazła się w ogniu krytyki. Wielu twierdziło, że próbowała zniszczyć niewinną pielęgniarkę, kierując się zwykłą zemstą. Proces odbił się w całej Danii bardzo głośnym echem. Jego przebieg, kontrowersje z nim związane oraz nieoczekiwane zwroty akcji mogłyby posłużyć jako temat na zupełnie oddzielny odcinek. Wszystkich zainteresowanych szczegółami tego procesu odsyłam do audiobooka zatytułowanego Pielęgniarka. Historia zbrodni, które wstrząsnęły Skandynawią. Te pozycje znajdziecie oczywiście w aplikacji BookBeat. Dowiecie się z niej m.in., w jaki sposób obrona Christiny próbowała podważać dowody zebrane przez prokuraturę. Poznacie odpowiedź na pytanie, dlaczego na oskarżycieli padła mocna fala krytyki mediów i to jeszcze zanim rozpoczęła się rozprawa. Ile tak naprawdę ofiar mogła mieć na swoim sumieniu oskarżona, która w tym szpitalu pracowała przez wiele lat? Przekonacie się również, co na temat wszystkich oskarżeń miała do powiedzenia sama Christina. Wynik tego procesu nie jest jednak żadną tajemnicą, ponieważ kilka lat temu pisały o nim wszystkie duńskie dzienniki. Echa tej sprawy trafiły również do Polski, ale przeszły one w naszym kraju bez większego zainteresowania. Początkowo sąd skazał Christinę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońcy złożyli apelację, która została uwzględniona. Sąd apelacyjny nie zakwestionował tego, że pacjenci zmarli po podaniu im zbyt dużych dawek leków. Ale uznano, że było to wynikiem jej rażących zaniedbań i uchybień, a nie popełnionych przez nią zabójstw. Zebrane przez prokuraturę dowody nie pozwoliły na jednoznaczne wykazanie, że oskarżona działała w złej wierze, a co za tym idzie, że choć faktycznie przyczyniła się do wszystkich zgonów, to nie można ich nazwać morderstwami. Dodatkowo została uznana za winną podania własnej 7-letniej córce środków nasennych, kradzieży leków ze szpitalnego magazynu oraz posiadania dużej ilości środków odurzających. Wyrok Christiny został zmniejszony z dożywocia do 12 lat. Pierwszą okazję do opuszczenia swojej celi będzie miała już w marcu przyszłego roku.
i zdaniem wielu duńskich ekspertów jest bardzo duża szansa na to, że faktycznie odzyska wtedy wolność. Christina została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu aż do odwołania. Oczywiście po wyjściu z więzienia będzie się mogła starać o odzyskanie tego prawa. Szanse na to jednak są niewielkie. Również ona sama podchodzi do tego raczej sceptycznie, jednocześnie zapowiadając, że nawet gdyby dostała taką szansę, to raczej z niej nie skorzysta. Nie chce mieć już nic wspólnego z pracą w duńskiej służbie zdrowia. Sprawa Susan i Chrisa Edwardsów. Na podstawie tej historii powstał serial Ogrodnicy, dostępny na Max. On był starszy od niej o 22 lata. W 1958 roku zostali małżeństwem. Wzięli ślub, bo kobieta spodziewała się dziecka. Mąż służył w brytyjskiej marynarce handlowej. Żona zajmowała się domem i wychowywaniem ich jedynej córki. Niewiele o nich wiadomo, nie mieli praktycznie żadnych znajomych. Z dalszą rodziną nie utrzymywali kontaktu innego niż tylko listowny. Sąsiedzi opisali ich jako miłych, ale dziwnych ludzi, którzy najlepiej czuli się wyłącznie we własnym towarzystwie. Rzadko wychodzili poza teren posiadłości. Od czasu do czasu można było ich zauważyć w ogrodzie, wykonujących drobne prace, na przykład przycięcie żywopłotu. Kiedy ich widywano, nigdy nie szli bądź nie stali obok siebie. Kobieta zawsze trzymała dystans przynajmniej kilku metrów od męża, dlatego według osób z zewnątrz oboje sprawiali wrażenie bardziej rodzeństwa niż małżeństwa. Mieszkali w Mansfield, w hrabstwie Nottinghamshire. Mieli niewielki dom z ogrodem. Jedynym hałasem, który dobiegał z ich niezdobytej dla innych twierdzy, była muzyka organowa, którą William uwielbiał. W 1998 roku nagle przestali w ogóle wychodzić z domu. Ale to szczególnie nie zdziwiło innych mieszkańców osiedla, którzy potem od dalszych krewnych dowiedzieli się, że ci wyjechali. Sąsiedzi pomyśleli, że być może w końcu postanowili zmienić swoje życie, poznać świat, bardziej otworzyć się na ludzi. Mijały lata, a małżeństwo nie wracało. W 2005 roku ich dom został sprzedany. Siostra i siostrzenice mężczyzny co jakiś czas otrzymywały listy i pocztówki, jednak większość była napisana przez jego córkę. Ona jako jedyna miała stały kontakt z rodzicami. Wkrótce wprowadzili się nowi lokatorzy, którzy wynajęli ten dom od drugiego właściciela, kobieta z kilkuletnim dzieckiem. Posiadłość wydawała się być idealna, spokojna okolica, miłe sąsiedztwo i w dodatku dość spory ogród. Co prawda początkowo był trochę zaniedbany, ale nowa mieszkanka szybko zajęła się tym problemem. Zauważyła wtedy, że w niektórych miejscach nie rosła trawa. Wraz z córką posadziła kwiaty. Później organizowały tam wiele rodzinnych spotkań. Dziewczynka wraz z kuzynostwem i koleżankami ze szkoły wielokrotnie się tam bawiła. Często kopała niewielkie doły, wyrywała trawę lub kwiaty. Ten ogród był dla nich szczęśliwym miejscem. W 2013 roku do drzwi zapukało kilku policjantów. Kobieta mieszkała ze swoją córką, wówczas już nastolatką. Spędziły w tym domu kilka lat, a my musieliśmy im powiedzieć, że w tym miejscu kilka lat wcześniej prawdopodobnie doszło do wstrząsającej tragedii. Funkcjonariusze poprosili o zgodę na przekopanie ogrodu. Kobieta od razu się zgodziła. Zdawała sobie sprawę, że gdyby nie mieli uzasadnionych podejrzeń, nie przyszliby do niej. Jej przeczucia były słuszne. Jakiś czas wcześniej z policją kontaktowała się starsza pani, która przekazała mrożącą krew w żyłach wiadomość. Jej 56-letni pasierb, Christopher Edwards, wyznał w rozmowie telefonicznej, że jego żona, Susan, wzięła udział w przestępstwie. Doszło do niego pod koniec lat 90. Śmiertelnie postrzeliła 63-letnią wtedy Patricię. I to nie był koniec. William również nie żył. Tyle, że zabiła go własna żona, chwilę przed swoim zgonem. Przerażona Susan wyznała to wszystko mężowi dopiero po kilku dniach. On pomógł jej ukryć zwłoki.
Zdecydowali się zakopać je w ogrodzie należącym do zmarłych. Ta historia początkowo wydawała się śledczym dość mało prawdopodobna. Brzmiała bardziej jak scenariusz jakiegoś filmu niż coś, co mogło wydarzyć się w ich okolicy. Najbardziej niewiarygodnym elementem dla nich było to, że do opisanej sytuacji doszło 15 lat wcześniej. Przez ten czas nikt nie zmartwił się zniknięciem małżeństwa. Nie byli uznani za zaginionych. Nie zgłoszono też innych sytuacji, na przykład jakichkolwiek podejrzanych odgłosów dobiegających z domu tych ludzi. Policjanci prześwietlili życiorysy rzekomych ofiar. Małżeństwo nie miało żadnych środków na wspólnym koncie bankowym. William powoli zbliżał się do setnych urodzin. Od lat nie odwiedził żadnego lekarza, co wydawało się podejrzane. Osoba w tym wieku powinna regularnie odwiedzać przynajmniej kilku specjalistów, podobnie zresztą jak jego żona. Od 1998 roku nikt ich nie widział. Przez kilka pierwszych lat w posiadłości co jakiś czas zjawiał się pewien mężczyzna podający się za siostrzeńca lub bratanka staruszki. Sąsiedzi zauważyli, że podczas każdej swojej wizyty zaglądał do ogrodu. Zapytany przez kogoś o to, gdzie starsza para aktualnie przebywała, odpowiedział, że w innym hrabstwie i że wszystko u nich w porządku. Od siebie dodał, że staruszek pomimo sędziwego wieku nadal każdego dnia chodził na spacery nad morzem. Posiadłość przez 7 lat stała pusta. Regularnie opłacano wszystkie rachunki, jednak pewnego dnia ją sprzedano. Właściciele nawet wtedy się nie zjawili. We wszystkich formalnościach wyręczał ich ten sam krewny, który dbał o dom. Co ciekawe, starsze małżeństwo nie miało nowego adresu zamieszkania. W 2012 roku Departament Pracy i Emerytury usiłował skontaktować się z seniorem, by ustalić, jakie są warunki jego życia i ewentualnie udzielić mu pomocy. Niestety było to niemożliwe. Jedynym fizycznym śladem ich istnienia były listy i kartki. Policji udało się zdobyć korespondencję, ale okazało się, że tak naprawdę wyszły spod pióra córki małżeństwa. Kobieta informowała swoje kuzynki o życiu rodziców. Pewnego razu wyjaśniła im wprost, że choć jej ojciec był już w podeszłym wieku, a zdrowie matki nie było najlepsze, to oboje od kilku lat podróżowali po Irlandii, ponieważ powietrze w tym kraju uznali za najlepsze dla siebie. I dlatego podjęli decyzję, aby sprzedać swój dom i już na stałe zamieszkać w Irlandii. To wszystko było co najmniej dziwne, zwłaszcza, że we wspomnianej w tym liście Irlandii śledczy również nie mogli ich namierzyć. Dlatego uznali, że jedynym sposobem na zweryfikowanie doniesień o rzekomych zwłokach w ogrodzie będzie sprawdzenie tego miejsca. W październiku 2013 roku przyjechali do dawnego domu małżeństwa. Oprócz policjantów, ekipa poszukiwawcza składała się z techników kryminalistycznych, lekarza sądowego i archeologów. Na początku wykorzystano radar penetrujący grunt. Potem psy specjalistyczne pomogły wyznaczyć konkretny obszar, na którym powinno się skupić. Nie trzeba było kopać bardzo głęboko. Dość szybko zauważono materiał. Wkrótce okazało się, że to pościel, skrywająca przerażającą zawartość. Kości. Pod tym zawiniątkiem był kolejny sztylet. Szczątki przewieziono do prosektorium. Specjalista wstępnie ustalił, że należały do dwóch osób. Kobiety i mężczyzny. Leżały zakopane w ziemi od co najmniej kilku lat. Później uzyskano pewność, że byli to państwo Wycherley. Jednak funkcjonariusze nigdy nie ujawnili, na jakiej podstawie dokonano tej identyfikacji. Natomiast wiemy, w jaki sposób doszło do ich śmierci. Oboje zostali dwukrotnie postrzeleni. Jedna z kul utkwiła w kręgosłupie kobiety. Lekarz sądowy stwierdził, że ich śmierć, choć była brutalna, to mimo wszystko szybka. Zabójca musiał być doświadczonym strzelcem, wiedział, co robił. Do swoich ofiar strzelał tak, aby od razu zabić. W późniejszym czasie policja odnalazła dwa zdjęcia Williama. Jedno z czasów młodości przedstawia go w czarnym garniturze. Na drugim, wykonanym wiele lat później, widać uśmiechniętego, siwego staruszka, ubranego w koszulę w kratę i sweter.
Niestety nie zachowała się żadna fotografia jego żony. W kręgu zainteresowania organów ścigania oczywiście znalazły się dwie osoby. Susan i Christopher. Oboje byli już wtedy po 50. Czy jedno małżeństwo zabiło inne małżeństwo? To nie mieściło się w głowach funkcjonariuszy. Zwłaszcza, że ofiary i potencjalni sprawcy doskonale się znali. Kobieta była bowiem córką zmarłych i jedyną bliską osobą, z którą za życia utrzymywali regularny kontakt. Policjanci musieli jak najszybciej porozmawiać z Edwardsami, a to okazało się nie lada wyzwaniem. Małżeństwo mieszkało we Francji i początkowo nie reagowało na próby nawiązania kontaktu. Oni również uchodzili za ekscentryczną parę. Podobnie jak rodzice kobiety, cenili sobie spokój. Nie mieli przyjaciół. Żyli odizolowani od społeczeństwa. Woleli własne towarzystwo. Do tego stopnia, że żona nie chciała, by mąż zaprzyjaźnił się ze współpracownikami. Nalegała, by po pracy od razu wracał do domu i to z nią spędzał każdą wolną chwilę. On również tak wolał. Ich sąsiadka później zeznała, że oni nigdy nie lubili rozmawiać z innymi ludźmi. Kiedy już znaleźli się w obcym towarzystwie, widać było, że czuli się niekomfortowo. Ona rzadko kiedy się do kogoś odzywała. Kiedy towarzyszył jej mąż, zdawała się na niego. Wówczas to on zwykle mówił za nich oboje. Kobieta wtedy kurczowo się go trzymała, spuszczając jednocześnie wzrok, aby nie patrzeć w oczy sąsiadom. Mówiono, że byli jak duchy. Czasami żartowano nawet, że gdyby któregoś dnia nagle stali się niewidzialni, na pewno bardzo by ich to ucieszyło. Poznali się w latach 80. za pośrednictwem agencji randkowej. Susan pracowała wtedy jako bibliotekarka, a Chris jako kontroler kredytowy. Po ślubie zamieszkali w niewielkim, wynajmowanym mieszkaniu w Dagenham. Nie doczekali się dzieci. Mieli dość specyficzne hobby. Przejawiali ogromną fascynację starym kinem i popkulturą. Uwielbiali złotą erę Hollywood i filmy z Garym Cooperem. Wieczory spędzali na wspólnym oglądaniu klasyków kina, a później fantazjowali o byciu bohaterami oglądanych produkcji. Nieustannie rozmawiali, jakimi ludźmi w życiu prywatnym byli uwielbiani przez nich gwiazdorzy. Interesowali się też historią i militariami, szczególnie II wojną światową. Na Chrisie największe wrażenie zrobiło dwóch przywódców. Brytyjski premier Winston Churchill i francuski prezydent Charles de Gaulle. Kolekcjonowali przedmioty związane ze sławnymi osobami. Autografy, zdjęcia, listy, plakaty, różne gadżety wystawione na aukcje. Jak można się domyślić, nie było to tanie hobby. A oni przeznaczali na nie ogromne sumy, znacznie przekraczające ich skromny budżet. Warto dodać, że tylko mężczyzna pracował. Po ślubie Susan porzuciła posadę w bibliotece i zajmowała się domem. W 2013 roku macocha mężczyzny przekazała policji informację, że małżeństwo mieszkało od kilku miesięcy we francuskiej miejscowości Lille. Śledczy próbowali się z nimi skontaktować telefonicznie, ale bez skutku. Zawnioskowali więc, by brytyjski sąd wydał europejski nakaz aresztowania. Wydawało im się wtedy, że to jedyna szansa na sprowadzenie ich do kraju. Zdobyli również adres mailowy poszukiwanego małżeństwa. Wysłali do nich wiadomość. 30 października pojawiła się odpowiedź. Brzmiała następująco. Dzisiaj w późniejszych godzinach zamierzamy się poddać brytyjskiej straży granicznej na stacji kolejowej. Chcielibyśmy właśnie tak zrobić, zwłaszcza że moja żona jest już dostatecznie przerażona. Prosimy, by powiadomić o tym straż, żeby jej funkcjonariusze nas oczekiwali. Prosiłbym również o zadzwonienie lub wysłanie SMS-a z potwierdzeniem, że tak zrobicie. Jeśli nie będziecie mogli się ze mną skontaktować, proszę napisać na mojego innego maila. Tak, abyśmy mogli być pewni, że ktoś będzie na nas czekać. Małżeństwo zaplanowało wszystko. Straż graniczna miała czekać na nich na konkretnym przystanku. Poszukiwany mężczyzna podał swój numer telefonu i drugi adres skrzynki elektronicznej.
Policjanci ostatecznie wszystko zaaranżowali tak, że aresztowania dokonali na stacji kolejowej w Londynie. Następnie przewieźli podejrzanych na komisariat w swoim hrabstwie. W pokoju przesłuchań Susan przyznała, że w pierwszy weekend maja 1998 roku odwiedziła dom rodzinny. Jej zdaniem początkowo wszystko przebiegało zwyczajnie. Jednak w niedzielny poranek 3 maja z łóżka wyrwał ją przerażający dźwięk. Odgłos wystrzału. Od razu poszła sprawdzić, co się stało. W głowie miała różne scenariusze, głównie takie, w których doszło do włamania. Ale kiedy weszła do sypialni rodziców, spostrzegła matkę trzymającą w dłoni rewolwer. Ojciec leżał na podłodze w kałuży własnej krwi. Był martwy. Kiedy starsza kobieta zobaczyła córkę, wypowiedziała słowa, których nikt nie chciałby usłyszeć. Tak przekonywała podejrzana. Po pierwsze, Patricia przyznała, że doskonale wiedziała o mrocznym sekrecie męża. O tym, że w dzieciństwie molestował ich dziecko. Aresztowana twierdziła, że zaczęło się to we wczesnych latach i skończyło, gdy miała 11 lat. Nigdy o tym nikomu nie wspominała, bo bała się, że nikt jej nie uwierzy. Była też bardzo tym zawstydzona. Przez lata myślała, że matka o niczym nie wiedziała, bo przecież, jak wyraźnie zaznaczyła, w innym przypadku odpowiednio by zareagowała. Na przykład odeszłaby od męża, zabrała córkę z tego domu lub zgłosiła to na policję. A jednak żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Matka po chwili oznajmiła, że w 1992 roku przespała się ze swoim zięciem. Zaskoczona tym niespodziewanym wyznaniem córka nie wiedziała w pierwszej chwili, czy powinna w to uwierzyć. Może jej mama kłamała? Potem usłyszała, że rodzice tak naprawdę nigdy jej nie chcieli. W Susan jeszcze bardziej się zagotowało. Dlatego, gdy tylko jej matka odrzuciła broń na łóżko, ona bez chwili namysłu chwyciła ją we własne ręce. Wymierzyła w 63-latkę, która nie zdążyła się nawet odezwać. Padł strzał. Po chwili, podobnie jak jej mąż, leżała martwa na podłodze. Sprawczyni udało się do najbliższej budki telefonicznej. Z niej zadzwoniła do męża. Jednak nie powiedziała mu, co takiego się stało. Chciała po prostu usłyszeć jego głos, uspokoić się. Tylko tyle i aż tyle. Później zawinęła oba ciała w poszwę od pościeli i schowała je pod łóżko rodziców. W swoim domu zjawiła się dopiero 2 dni później, we wtorek. Twierdziła, że mąż w dalszym ciągu o niczym nie wiedział. W piątek, 8 maja, poprosiła go, by pojechał z nią do domu rodziców. Dopiero gdy byli już na miejscu, przyznała mu się do zastrzelenia własnej matki. Małżonek zabójczyni postanowił pomóc jej skutecznie ukryć ciała. Zrobił to, by ją chronić. Chris podał śledczym niemal identyczną wersję wydarzeń. Niewielka na pozór błaha rozbieżność pojawiła się tylko w jednym miejscu. Kobieta powiedziała, że po wejściu do domu można było wyczuć odór rozkładu. Mężczyzna z kolei twierdził, że nie. Z ich słów wynikało, że zwłoki leżały pod łóżkiem niemal tydzień, więc to praktycznie niemożliwe, by nie wytworzyły tej charakterystycznej woni. Przyznali, że zwłok pozbyli się dopiero w niedzielę, o 2 nad ranem. Oboje wspomnieli, że zanim się za to zabrali, zjedli kolację. Zapamiętali dokładnie, że były to frytki i ryba. Później obejrzeli jeszcze w telewizji Eurowizję. Podali nawet śledczym pewne szczegóły, na przykład które kraje brały wtedy w niej udział, jakie śpiewano piosenki lub kto wówczas wygrał. Finał konkursu w 1998 roku odbył się w sobotę 9 maja w godzinach od 20 do 23. Mieli więc 3 godziny przerwy, podczas której chwilę się zdrzemnęli. Później zdjęli ubrania i w samej tylko bieliźnie przystąpili do realizacji opracowanego wcześniej planu. Zakładał on wykopanie niezbyt głębokiego dołu w ogrodzie, a następnie ułożenie w nim jednego ciała na drugim. Co do rzekomego romansu teściowej i zięcia, mężczyzna zaprzeczył, by kiedykolwiek zdradził żonę. Powiedział, że 63-latka wymyśliła to, by rozzłościć córkę. Taka była ich wersja. Żona z nieznanych przyczyn zabiła męża.
córka zastrzeliła matkę, bo ta wiedziała o molestowaniu i przyznała się do romansu z zięciem. Zięć pomógł ukryć ciała. Podejrzani przekonywali, że do tej tragedii doprowadziły emocje, że nie chcieliby tak się stało, że nie byli przecież bezlitosnymi mordercami. Jednak dalsze ustalenia śledczych przeczyły tym zapewnieniom, sugerując jednocześnie zupełnie inny rozwój wydarzeń. We wtorek 5 maja Susan odwiedziła bank. Zjawiła się w nim z dokumentami, na których widniał sfałszowany podpis Patricji. Małżeństwo zgromadziło przez lata około 40 tysięcy funtów. Córka otworzyła nowe konto zarówno na nią, jak i na jej matkę. Na to konto przelano wszystkie oszczędności jej rodziców. Emerytura martwych staruszków i różne świadczenia socjalne również na nie trafiały. Edwardsowie większość pieniędzy przeznaczyli na rozwijanie swojej pasji, jaką było kolekcjonowanie przedmiotów związanych ze znanymi osobami. Jednak część środków poszło na opłacenie rachunków związanych z domem ofiar. Córka i jej mąż początkowo sprawiali wrażenie, że właściciele posiadłości pewnego dnia tam wrócą. Dlatego co jakiś czas tam zaglądali. Sprawdzali przede wszystkim ogród, jakby chcieli się upewnić, że ich sekret był wciąż bezpieczny. Sąsiedzi zapamiętali, że kiedyś doszło do małego incydentu, w wyniku którego uszkodzono płot wokół domu. Jak tylko Chris się o tym dowiedział, od razu przyjechał na miejsce. Ta sytuacja widocznie go zmartwiła. Zniszczone ogrodzenie zostało szybko naprawione. Tak szybko, że tempo prac bardzo zdziwiło sąsiadów. Jednak ta ciągła opieka nad domem powoli stała się dla małżeństwa męcząca i zbyt kosztowna. Dlatego w 2005 roku postanowili go sprzedać. Szybko znaleźli kupca. Aby dokonać transakcji, posłużyli się sfałszowanymi podpisami martwych już właścicieli. To właśnie Chris udawał bratanka lub siostrzeńca mężczyzny. Sprzedał kupującemu bajeczkę, że jego ponad 90-letni wuj powierzył mu załatwienie wszelkich formalności w jego imieniu. Podejrzani wzbogacili się na śmierci staruszków o łączną sumę ponad 285 tysięcy funtów. Jednak większość tych pieniędzy bezmyślnie roztrwonili. W walizce, z którą wrócili do Francji, policjanci odnaleźli m.in. fotografię przedstawiającą Franka Sinatrę. Zapytali aresztowanych o ich fascynację sławnymi osobami. Oni chętnie odpowiadali na pytania dotyczące tego zagadnienia. Zwłaszcza Susan, która nie ukrywała swojego uwielbienia do Gary'ego Coopera. Kobieta przyznała, że ich pasja była dość kosztowna. Za listy z podpisem tego aktora wydali tysiące. Za wcześniej wspomniane zdjęcie Sinatry, opatrzone jego autografem, zapłacili aż 20 tysięcy funtów. Oboje przez lata żyli w świecie fantazji i iluzji. Z dala od szarej i przytłaczającej rzeczywistości, w której wynajmowali skromne mieszkanko i ledwo wiązali koniec z końcem. Chris przez lata był przekonany, że nawiązał listowną znajomość ze znanym francuskim aktorem, Gérardem Depardieu. Pewnego dnia napisał do niego i wkrótce doczekał się odpowiedzi. Potem pojawiła się kolejna koperta i następna. Trwało to 14 lat. Choć nigdy nie zabiegał o jakiekolwiek przyjaźnie czy choćby nawet zwykłe znajomości z sąsiadami, to w tym przypadku czuł dumę i radość, że zna kogoś tak sławnego. Jednak w trakcie śledztwa okazało się, że była to tylko mistyfikacja zaaranżowana przez jego żonę. To ona, jako sławny aktor, odpisywała mu na listy. Zmieniała charakter pisma i sprytnie używała łamanej angielszczyzny. Kupiła nawet specjalną maszynę do podrabiania znaczków. Chciała w ten sposób sprawić radość swojemu mężowi i jednocześnie mieć okazję, by puścić wodze wyobraźni. Pisząc te listy, udawała, że jest francuską gwiazdą kina. Tak zatracała się w świecie własnych fantazji. Często wyobrażała sobie, że jest bohaterką jakiegoś filmu, na przykład westernu, kobietą znajdującą się w potrzebie. Jej mąż był wtedy dzielnym kowbojem, ratującym ją z opresji. Funkcjonariusze nie odnaleźli narzędzia zbrodni. Dzięki sekcji zwłok ustalono, że był to rewolwer o kalibrze .38.
Podejrzana twierdziła, że broń należała do rodziców. Co stało się z nią po tym, jak kobieta zastrzeliła matkę? Nie wiemy, co Susan powiedziała na ten temat śledczym. Ekspertyza balistyczna wykazała, że zabójcą była jedna osoba, czyli niemożliwe, by 63-latka najpierw zabiła swojego męża, a później sama stała się ofiarą. Pojawiły się również wątpliwości, by za spust pociągnęła ich córka. W trakcie przesłuchania chcieliśmy sprawdzić reakcję podejrzanej. Pokazaliśmy kobiecie broń. Aresztowana ewidentnie bała się tego rewolweru. Nie wiedziała nawet, jak poprawnie go trzymać i użyć. Zdaniem policjantów nie udawała. A to oznaczało, że wcześniej ich okłamała. Ktokolwiek zastrzelił seniorów, zrobił to szybko i precyzyjnie. Miał doświadczenie. Okazało się, że Chris interesował się bronią palną. Od czasu do czasu chodził nawet na strzelnicę. Policja sprawdziła ten wątek. Okazało się, że bardzo często korzystał wtedy z rewolweru, którego opis pasował do narzędzia zbrodni. Małżonkowie wciąż uparcie trzymali się pierwotnej wersji wydarzeń. Jednak policjanci już im nie wierzyli. Uważali, że ich wyjaśnienia nie kleiły się w całość. Do opisanego przez Susan zdarzenia doszło podobno w niedzielny poranek, ale wróciła do domu dopiero we wtorek i przez 2 dni przebywała w budynku, w którym unosił się odór rozkładu. Z mężem przyjechała tam w piątek, ale ciała zakopali dopiero w niedzielę nad ranem, po obejrzeniu Eurowizji. Dlaczego nie zrobili tego od razu? Śledczy mieli na ten temat swoją własną teorię. Małżeństwo zaplanowało podwójne morderstwo. Motywem były pieniądze, których wiecznie im brakowało. Oboje przyjechali do tamtego domu w jedną z sobót, 2 lub 9 maja. Prawdopodobnie wydarzyło się to w tym pierwszym terminie, biorąc pod uwagę, że Susan odwiedziła bank 3 dni później. Jednak mogło być tak, że realizację planu zdobycia pieniędzy rozpoczęli jeszcze przed dokonaniem zabójstw. W każdym razie, zdaniem detektywów, to zięć pociągnął za spust w obu przypadkach, nie córka. Ciał pozbyli się natychmiast albo kilka godzin później. Przez 15 lat uchodziło im to na sucho. Myśleli, że popełnili zbrodnię doskonałą, bo ich ofiary nie miały życia towarzyskiego. Nikt nie zmartwił się zniknięciem 2 starszych osób. Nie mieli przyjaciół, sąsiedzi praktycznie ich nie znali. Aż tu nagle, zupełnie niespodziewanie, Susan znalazła w skrzynce list wysłany z Departamentu Pracy i Emerytur. Urzędnik próbował skontaktować się z jej ojcem przed jego 100. urodzinami. Nie mógł go namierzyć, więc napisał do jego córki. Ta odpisała, że senior był zainteresowany ich propozycją spotkania. Jednak wkrótce pojawił się kolejny list, w którym podkreślano, że właściwie nie była to propozycja, tylko obowiązek. Takie były procedury w przypadku osób kończących 100 lat. Kobieta przestraszyła się. Jej mąż podobnie. To właśnie wtedy postanowili uciec do francuskiego Lille, gdzie urodził się podziwiany przez nich de Gaulle. Nie było ich stać na wyjazd i życie w innym państwie. Jedne źródła mówią, że Chris ukradł 10 tysięcy funtów z miejsca pracy. Inne zaś, że potrzebną sumę pożyczył od kolegów. W każdym razie udało im się wyjechać. Ale tam im się nie układało. Pieniądze szybko się skończyły. Nie znali francuskiego, więc nie mogli znaleźć pracy. Nie widzieli innego wyjścia. Musieli wrócić do Anglii. Jednak zdawali sobie sprawę, że ich wielka tajemnica w końcu wyjdzie na jaw. Rządowy departament zaczął węszyć w sprawie seniora. Wiedzieli, że to kwestia czasu, aż urzędnicy zgłoszą jego zaginięcie na policję. Dlatego sami postanowili wyjawić, co się stało, a raczej, jak oceniali śledczy, przedstawić własną wersję wydarzeń. Bezpośrednie zgłoszenie się na policję za bardzo ich przerażało, więc mężczyzna zadzwonił do swojej macochy. Lecz pomimo ich starań i tak zostali oskarżeni o podwójne morderstwo. Na sali sądowej powtórzyli to, co wcześniej powiedzieli w pokoju przesłuchań. Patricia zabiła męża. Susan zastrzeliła matkę w afekcie. Chris pomógł jej jedynie w ukryciu zwłok. Przywłaszczyli pieniądze ofiar i dokonali 2 oszustw, ale tylko skorzystali z nadarzającej się okazji. Utrudniali działania wymiaru sprawiedliwości, bo bali się więzienia.
Małżonkowie zostali uznani za winnych wszystkich zarzutów. Skazano ich na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po 25 latach. Obrońca kobiety złożył apelację od wyroku. Użyto argumentu, że ojciec molestował córkę w dzieciństwie. Podkreślano, że gdyby nie ta trauma, nigdy by do tej tragedii nie doszło. Jeden ze świadków zeznał, że rzeczywiście łączyła ich skomplikowana relacja. Kiedy kobieta wyszła za mąż, jej ojciec miał być z tego powodu niezadowolony. Nie musiało to jednak oznaczać, że miał złe intencje. Może po prostu pragnął dla niej lepszego partnera, pochodzącego z lepszego domu i bardziej majętnego. Choć nie można oczywiście wykluczyć również tego, że nie akceptował tego małżeństwa, bo zżerała go zazdrość. Podczas procesu okazało się, że mógł być jeszcze inny powód do nieporozumień sprawców z ofiarami. Kiedy Susan miała 21 lat, zmarła jej babcia. Otrzymała wtedy 10 tysięcy funtów, które chciała wydać wedle własnego uznania. Ale rodzice namówili ją, by oddała te pieniądze im. Kupili za nie dom, a swoją córkę uczynili jego współwłaścicielką. Jednak zaledwie kilka lat później szantażem wymusili na niej zrzeczenie się współwłasności. Po jakimś czasie sprzedali tę posiadłość. Małżeństwo za uzyskane pieniądze kupiło nowy dom, właśnie ten, w którym później zginęli. Na rozprawie apelacyjnej sędzia zwróciła się do skazanej. Przyznała, że wierzy w wersję o molestowaniu, jednak jej zdaniem to nie stanowiło motywu zbrodni. Były nim pieniądze. Ukrycie zwłok i udawanie, że rodzice żyją, pokazało pełnię wyrachowania dwojga sprawców. Uznano, że pomysłodawczynią była żona, wykonawcą mąż. Zdaniem sądu oboje zasłużyli na taką samą karę. Ta sprawa spotkała się ze sporym zainteresowaniem mediów. Nakręcono o niej nawet serial fabularny pod tytułem Ogrodnice. To trochę tak, jakby fantazje sprawców częściowo się urzeczywistniły. W końcu Edwardsowie zastanawiali się, jakby to było znaleźć się w jakimś filmie. I pewnego dnia historia ich zbrodni stała się inspiracją do powstania telewizyjnej produkcji. Oboje obecnie przebywają za kratkami, w dwóch różnych zakładach karnych. To pierwsza taka rozłąka. Zwykle nie odstępowali siebie na krok, a teraz muszą żyć oddzielnie. Jeśli kiedykolwiek zobaczą się ponownie, to nie wcześniej niż dopiero za około 15 lat. Sprawa Hazel Drew. Na podstawie tej historii powstał serial Twin Peaks, dostępny na Sky Showtime. Opowieści o duchach. Kto w dzieciństwie nie słyszał przerażających historii o zabłąkanych duszach nawiedzających domostwa, lasy lub okolice jezior, które jednocześnie budziły nasz strach i ekscytację? Zakładam, że wszyscy to znacie. Nieważne, ile macie lat i w jakim okresie się wychowaliście. Miejskie legendy i mroczne historie często łączone są z urokliwymi miejscami. Dorośli wykorzystują takie opowieści i opowiadają je swoim dzieciom czy wnukom, odradzając im na przykład zabawy w danym miejscu. Nie idź tam, bo straszą tam duchy. Zdarzało się w dzieciństwie słyszeć takie słowa, prawda? Pewien amerykański twórca filmowy opowiedział swoim fanom o historii, którą usłyszał z ust swojej babci. Jako mały chłopiec wakacje często spędzał w okolicy miasteczka Sand Lake w stanie Nowy Jork. Zarówno ta miejscowość, jak i inne okoliczne miasta odznaczają się pewnego rodzaju urokiem. Górskie pejzaże, piękne lasy i dużo jezior. Jego fascynację budził przede wszystkim las. Las, o którym krążyły legendy. Babcia opowiedziała mu, że właśnie w tym lesie, kilkadziesiąt lat wcześniej, doszło do makabrycznego zdarzenia. Zamordowano młodą kobietę, znaną i lubianą w okolicy. Ta informacja zelektryzowała miejscową społeczność i wzbudziła masową panikę. Duch zamordowanej Hazel Drew miał nie opuścić tego lasu, a jej dusza miała zaznać spokój wyłącznie po schwytaniu jej oprawcy.
Dlatego zabroniła wnukowi, by kiedykolwiek przyszło mu do głowy pójść samemu do tego lasu, zwłaszcza nocą. Ta historia pozostała w głowie tego młodego chłopaka na bardzo długo. Kilkanaście lat później, już jako dorosły mężczyzna, podzielił się tą historią ze swoim kolegą po fachu, Mark Frost i David Lynch. Pracowali wtedy nad fabułą nowego serialu. Chcieli oprzeć swój koncept na niewielkim miasteczku, sekretach i tragedii. Frost doszedł do wniosku, że powinni wykorzystać to, co przed laty usłyszał od babci. W ten sposób powstał kultowy już serial Miasteczko Twin Peaks. Na podstawie życia i śmierci Hazel Drew wykreowano postać Laury Palmer, pięknej i młodej blondynki, która zginęła w tajemniczych okolicznościach, a jej ciało zostało wyłowione z pobliskiego jeziora. Każdy, kto oglądał ten serial przez większość odcinków, zadawał sobie pytanie: kto zabił Laurę Palmer? Twórcy w swoim dziele w końcu odpowiedzieli na to pytanie. Jednak teraz skupmy się na tym, co stało się Hazel Drew. Żeby się tego dowiedzieć, musimy cofnąć się w czasie o ponad 100 lat. Hazel Irene Drew urodziła się 3 czerwca 1888 roku w miejscowości Postenkill w stanie Nowy Jork. Pochodziła z rodziny robotniczej, w której nigdy się nie przelewało. Miała 5 rodzeństwa i jako ta starsza od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Zwłaszcza, że ojciec był alkoholikiem i nie potrafił utrzymać jednej pracy na dłużej. Prędzej czy później zwalniał się lub był zwalniany. To wiązało się również z tym, że rodzina Drew często się przemieszczała i zmieniała miejsce zamieszkania. Chwilę pomieszkali w Salt Lake, później w Troy, by znowu wrócić na chwilę do Salt Lake, a konkretnie na farmę wujka od strony matki. W 1902 roku, kiedy Hazel miała zaledwie 14 lat, podjęła się pierwszej pracy. W tamtym czasie młode kobiety i dziewczęta najczęściej pracowały w fabrykach przemysłowych, jednak ciotka dziewczyny pomogła jej w zdobyciu zatrudnienia w domu polityka z Partii Republikańskiej. Hazel miała mu pomagać w domu i choć później jej rodzice wrócili na farmę wuja, ona pozostała w Troy, gdzie kontynuowała pracę. Matka i ojciec uznali, że tak będzie najlepiej. Uważali, że córka jest już wystarczająco dorosła, by żyć na własny rachunek. To sprawiło, że ich relacje nie były szczególnie zacieśnione. Rodzice niezbyt wiele wiedzieli o życiu swojej córki. Czym się interesuje, czy ma chłopaka, kim są jej przyjaciele. Jednak dziewczyna była zobligowana do tego, by wspierać finansowo swoją rodzinę. Część pensji, którą otrzymywała, oddawała rodzicom. Jej pracodawcy bardzo ją lubili i uważali, że dobrze wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków. Z tego względu czasami dawali jej więcej gotówki lub dostawało od nich prezenty i upominki. Właściwie to chyba każdy, kto poznał Hazel, lubił ją. Dziewczyna była pewna siebie i miała charyzmę. Choć te cechy nie były czymś pożądanym, jeśli chodzi o kobiety na początku XX wieku, to jednak panna Drew potrafiła zdobyć sobie sympatię innych ludzi. Kobiety widziały w niej powierniczkę i często nawet pracodawczynie były z nią blisko i zwierzały się z osobistych problemów. Hazel miała oddane grono przyjaciółek, z którymi spotykała się w wolnej chwili i z którymi prowadziła listowną korespondencję. Mężczyźni też nie potrafili przejść wobec niej obojętnie, ale z zupełnie innego powodu. To była niezwykle atrakcyjna kobieta. Była szczupłą i zgrabną blondynką o dużych niebieskich oczach. Długie i jasne włosy zazwyczaj upinała zgodnie z obowiązującą wtedy modą. Zawsze była elegancko ubrana, a jej garderoba robiła wrażenie na kobietach i płci przeciwnej. Już jako nastolatka przykuwała uwagę swoją atrakcyjnością. Ludzie rozpływali się na widok jej błyszczących oczu i jasnych włosów. Ona zdawała sobie sprawę z własnej urody i wiedziała, że to otworzy jej wiele drzwi w życiu. Wokół niej kręciło się wielu zalotników, którzy starali się o jej względy. Hazel jednak w większości ignorowała te starania. Skupiała się na pracy, zarabianiu pieniędzy czy chodzeniu co niedzielę do kościoła. Tak przynajmniej wtedy myślano.
Wyglądało, jakby ta młoda kobieta nie miała żadnych wrogów. Dobrze znana w okolicy i lubiana Hazel pewnego dnia zniknęła. Jednak co działo się w ostatnich dniach przed tajemniczym zniknięciem? Z matką i ojcem ostatni raz widziała się 2 lipca 1908 roku. Weekend 4 i 5 lipca Hazel miała spędzić w towarzystwie przyjaciół. W soboty było święto niepodległości, ważny dzień dla Amerykanów, zawsze celebrowany przez Hazel i jej bliskich. Krótko przed planowanym wyjazdem 20-latka zwróciła się z prośbą do swojej krawcowej, by ta jak najszybciej uszyła jej sukienkę. Hazel nie szczędziła przy tym pieniędzy, co nieco zaskoczyło krawcową. Wiedziała, że dziewczyna pracuje jako pomoc domowa, a jej pensja jest raczej skromna. Ta kreacja miała być specjalnie na wyjazd ze znajomymi i pomimo pośpiechu udało się ją uszyć. Niestety, z niewiadomych przyczyn wycieczka się nie powiodła. Nie wiadomo, czy wszyscy przyjaciele nie pojechali, czy tylko Hazel z tego zrezygnowała. W każdym razie panna Drew nie dotarła na plażę przy Lake George. Weekend spędziła z ciotką, która była zarazem jej dobrą przyjaciółką. W poniedziałek młoda kobieta poszła do pracy. Jej szefowa poleciła, by wzięła się za zrobienie prania. Hazel, która zwykle posłusznie wykonywała każde polecenie i ani razu nie sprzeciwiła się temu, co mówili jej pracodawcy, odmówiła. Po chwili stało się coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego. Pomoc domowa oznajmiła, że odchodzi z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Praktycznie od razu zaczęła zgarniać wszystkie swoje rzeczy. Po godzinie opuściła dom, w którym pracowała przez ostatnie miesiące. Była pracodawczyni widziała, jak dziewczyna oddala się z walizką i brązową torbą. Jedni świadkowie twierdzili, że była to torba na zakupy, inni, że typowa damska torebka. Po opuszczeniu miejsca pracy Hazel miała spotkać się z ciotką, która akurat sprzątała dom jednej z rodzin, dla których pracowała. Później kobieta zeznała na policji, że siostrzenica przyniosła jej kilka ubrań, które wcześniej pożyczyła. Hazel ani słowem nie wspomniała o tym, że właśnie rzuciła pracę. Kiedy później ta informacja wyszła na jaw, jej bliscy nie mogli ukryć zaskoczenia. Była to ostatnia rzecz, której spodziewali się po 20-latce. Zrezygnowanie z jednego źródła zarobku z dnia na dzień bez żadnego powodu? Nigdy nie skarżyła się na domowników rezydencji, którą się zajmowała. Wręcz przeciwnie, była zadowolona z zarobków i panującej atmosfery. Nic nie zwiastowało takiego obrotu spraw. Tego samego dnia Hazel była widziana przez kilku świadków na stacji kolejowej. Jedna ze znajomych osób podeszła do niej i zagadała. Powiedziała mi, że wybiera się do Nowego Jorku. Po wyrazie jej twarzy można było rozpoznać, że jest nieco rozdrażniona i najchętniej od razu ucięłaby rozmowę. To jednak nie byłoby w jej stylu. Ona nie powiedziała prawdy, okłamała mnie. Nie mogła jechać do Nowego Jorku, gdyż żaden pociąg z tamtejszej stacji nie jechał w tamtą stronę. Co w takim razie Hazel robiła na dworcu i dlaczego nie powiedziała prawdy, nie powiedziała dokąd się wybiera? Powstało kilka teorii. Według jednej z nich młoda kobieta faktycznie wsiadła do pociągu, który jechał do jednego z pobliskich miasteczek. Mogła się z kimś spotkać i kilka godzin później wrócić do Troy. Inna teoria głosi, że Hazel nigdzie nie pojechała, tylko po prostu na kogoś czekała. Wieczorem inne osoby widziały ją w tym samym miejscu i ten fakt pasowałby zarówno do pierwszego, jak i drugiego scenariusza. Zagadką pozostaje to, gdzie 20-latka spędziła noc 6 na 7 lipca. Na pewno nie było jej w domu rodzinnym ani u innych członków rodziny. Dwóch świadków widziało ją 7 lipca w Sand Lake, jak szła w stronę farmy swojego wuja, Williama Taylora. Jednym z gapiów był 17-letni Frank Smith, który był zauroczony 3 lata starszą i piękną koleżanką. Hazel, widząc go, pomachała mu i powiedziała cześć. Jej wuj mieszkał w pobliżu lasu, nazywanego przez miejscowych Taborton. Ten las budził pewien strach wśród okolicznych mieszkańców.
Krążyły różne opowieści o duchach, o niebezpiecznych bandytach, którzy się tam kręcili. Kobiety unikały jak ognia samotnych wędrówek w tym rejonie, ale Hazel była pod tym względem nieustraszona. Kilkukrotnie chodziła właśnie tą drogą do domu wuja lub do kobiety o nazwisku Sowalski, gdzie przebywał jeden z jej braci. Kolejne osoby widziały ją już w innej lokalizacji, w dodatku w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Było to trochę dziwne, bo Hazel często podkreślała, że z nikim się nie spotyka i w najbliższym czasie nie ma zamiaru tego zmieniać. Ostatni raz widziano ją koło godziny 19:30. Potem ta dziewczyna przepadła. Grupka nastolatków rozbiła biwak w lesie Taborton. W pobliżu znajdował się staw, nazywany Teal's Pond, czyli stawem Teala. 11 lipca w godzinach porannych jeden z chłopców zauważył coś pływającego w wodzie. Podszedł nieco bliżej, ale nie wystarczająco, aby ocenić, co to mogło być. Pomyślał, że to jakiś materiał albo część ubrania, którą ktoś po prostu tam porzucił. Poszedł dalej i szybko o tym zapomniał. Kilka godzin później ponownie przechodziłem obok tego stawu i już drugi raz tego dnia rzucił mi się w oczy kawałek materiału zamoczony w wodzie. Jednak tym razem stałem w bliższej odległości od wód i mogłem bliżej się temu przyjrzeć. Kiedy to zrobiłem, z niepokojem odkryłem, że to nie było porzucone ubranie ani żaden materiał, tylko ludzkie ciało. Przestraszony chłopak pobiegł do swoich kolegów i opowiedział im o tym, co zobaczył. Nastolatkowie znaleźli obok porzuconej brudne części garderoby, które musiały należeć do jakiejś kobiety. Były wśród nich m.in. jedwabne rękawiczki czy kapelusz z widocznymi inicjałami. Ciało denatki było zwrócone twarzą w dół, więc młodzi mężczyźni nie byli w stanie stwierdzić, kim ona jest. Kilku chłopców zostało nad stawem i pilnowało tego miejsca, a jeden z nich pobiegł do miasta powiadomić o tym kogoś. Po jakimś czasie na miejscu zdarzenia zaczęli zjawiać się ludzie. Policjanci, lekarz sądowy oraz ciekawscy gapie. Wśród nich znalazł się m.in. William Taylor, czyli wuj Hazel, oraz Frank Smith. Młody farmer, który prawdopodobnie jako ostatni widział dziewczynę przed tym, gdy zniknęła. Obaj mężczyźni pomogli w wyłowieniu zwłok i przeniesieniu ich na trawę. To był makabryczny widok. Skóra zmarłej była pomarszczona i poczerniała. Twarz zastygła w grymasie przerażenia. Gałki oczne wypadły z oczodołów i opadły na jej policzki. Spuchnięty język wystawał z ust. Gnijące zwłoki były mocno rozdęte. Lekarz sądowy stwierdził, że musiały leżeć w stawie przynajmniej od kilku dni. Zwłoki znajdowały się w takim stanie, że trudno było je zidentyfikować. Zgromadzeni wokół ludzie byli przerażeni. Nie sposób było wtedy odpowiedzieć na pytanie, kim była ofiara. Jednak Frank Smith zwrócił uwagę na jej sukienkę. W takiej samej kreacji widział przecież Hazel Drew zaledwie kilka dni wcześniej. Później ani on, ani nikt inny nie spotkał już dziewczyny. Do głowy przyszło mu, że to właśnie Hazel została wyłowiona z wody, ale nie podzielił się wtedy swoimi przypuszczeniami z nikim. Dopiero następnego dnia powiedział swoim rodzicom, że jego zdaniem to właśnie była Hazel. Specjalista już na wstępie ocenił, że prawdopodobnie nie był to nieszczęśliwy wypadek ani samobójstwo, tylko przestępstwo. Na to wskazywały obrażenia, a sekcja zwłok tylko to potwierdziła. Praktycznie wszystkie narządy były naruszone, za wyjątkiem głowy. W mózgu odnaleziono zakrzep, który był wielkości monety, umiejscowiony w górnym płacie potylicznym lub tylnej części kory, ukrytym tuż nad linią włosów. Taki uraz mógł zostać spowodowany silnym uderzeniem tępym narzędziem, na przykład kamieniem, których nie brakowało na miejscu przestępstwa. Do wody wrzucono ją, kiedy była już martwa. Świadczy o tym fakt, że w płucach nie było wody, tylko powietrze. Medycyna sądowa i kryminalistyka na początku XX wieku wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie, więc możliwości dokonania identyfikacji zwłok również były mocno ograniczone. Śledczy od początku mieli przeczucie, że to mogła być Hazel.
dziewczyna właśnie zaginęła. Nie dawała znaku życia, co nigdy jej się nie zdarzało. Ponadto w Sand Lake i Troy plotkowano już o tożsamości ofiary. Choć twarz była nie do rozpoznania, o tym, że ze stawu wyłowiono Hazel, potwierdziło ubranie. Jak już wspomniałem, kilka dni wcześniej 20-latka zamówiła sukienkę u krawcowej i to była dokładnie ta sama kreacja, w której została odnaleziona. Kluczowa okazała się też dokumentacja dentystyczna. Wieść o zabójstwie młodej kobiety, która nie miała żadnych wrogów, wywołała panikę wśród mieszkańców Troy, Sand Lake i innych okolicznych miejscowości. To zwłaszcza kobiety były przestraszone i bały się nawet wychodzić z domu. Jeszcze bardziej nie chciano zagłębiać się w las, który od zawsze i tak cieszył się złą sławą. Temat został podchwycony przez ogólnokrajowe media i stał się tematem numer jeden. Fotografia zamordowanej kobiety, pięknej i młodej, znalazła się na stronach najbardziej poczytnych gazet. Amerykanie domagali się odpowiedzi na pytanie, kto ją zabił. Śledczy uważnie prześledzili jej życiorys i odkryli parę zaskakujących faktów. Okazało się, że dziewczyna prowadziła drugie, sekretne życie. Na pozór była zwyczajną dziewczyną, która pracowała jako pomoc domowa. Wspierała finansowo rodzinę, wierzyła w Boga, miała oddane grono przyjaciół. To wszystko było prawdą, ale za jej historią kryło się coś więcej. Przede wszystkim nie była jedynie pomocą domową. Jej znajomi często nie mogli wyjść z podziwu, skąd Hazel bierze pieniądze na te wszystkie swoje zachcianki. Nie zarabiała dużo i tylko część wypłaty zatrzymywała dla siebie. Na rodzinę nie mogła liczyć, gdyż przecież sama dawała im gotówkę do ręki. Mimo to przyjaciółki zazdrościły jej pięknych strojów uszytych z niebyle jakich tkanin czy gustownej biżuterii. W dodatku Hazel często gdzieś jeździła, na przykład do Nowego Jorku. Może bilet na pociąg nie kosztował jakiejś fortuny, ale takie wyjazdy zdarzały się dosyć często, a to już był pewnego rodzaju wydatek. Gdy ktoś ją o to pytał, ona odpowiadała zazwyczaj, że po prostu oszczędza i w tym tkwi cały sekret. Jednak prawda wyglądała inaczej. Hazel trudniła się prostytucją. Spotykała się ze starszymi i majętnymi mężczyznami, którzy płacili jej całkiem nieźle. Zarabiała znacznie więcej niż sprzątając w domach. Musiała jednak zachować posadę służącej, gdyż nie chciała, by ktoś dowiedział się o świadczonych przez nią usługach seksualnych. Nawet najbliższym przyjaciółkom nie powiedziała o tej profesji. Wiedziała, że spotkałaby się ze społecznym ostracyzmem. Poza tym prostytucja już w tamtym czasie była w Stanach nielegalna i dziewczyna mogłaby narobić sobie problemy. W okolicy, niedaleko stawu, z którego wyłowiono ciało, znajdował się kurort z domkami letniskowymi, chętnie odwiedzany przez bogaczy. Mieli przyjeżdżać nie po to, by podziwiać ładne widoki, ale dla niecodziennych imprez. Policja odkryła, że podobno miały tam miejsce orgie i inne seksualne eksperymenty. Sprowadzono młode dziewczyny, które miały świadczyć usługi seksualne. I jedną z nich mogła być Hazel, ale tego nigdy nie udowodniono. Kobieta, która pracowała i mieszkała niedaleko, twierdziła, że pewnej lipcowej nocy ze snu wybudził ją krzyk innej kobiety, sugerujący, że dzieje się jej krzywda. Po chwili ucichł i już więcej nic nie usłyszała, ale zapadło jej to w pamięci. Nie była tylko pewna, kiedy dokładnie miało to miejsce. 6 czy 7 lipca. Po śmierci Hazel, część mieszkańców uznała, że tą krzyczącą dziewczyną była właśnie ona. Ciekawa okazała się również zawartość walizki, z którą Hazel kilka dni przed śmiercią opuściła miejsce pracy. Było w niej wiele listów i kartek pocztowych. Dziewczyna uwielbiała pisać. W końcu to był jeden z jej sposobów komunikacji między innymi przyjaciółkami, które mieszkały w innych miejscowościach. Aczkolwiek spora część odnalezionej korespondencji pochodziła od mężczyzn. Ci w listach wyznawali jej miłość, prawili komplementy, zapewniali, że zagwarantują jej szczęście i dostatnie życie.
Żaden z nich nie podpisywał się imieniem i nazwiskiem, używano inicjałów, więc ustalenie, kim byli, stało się praktycznie niemożliwe. Szczególnie jeden mężczyzna, podpisany jako C.E.S., wydawał się dziewczynie oddany. Listy wysyłał z Nowego Jorku lub Bostonu, ale konkretny adres nie był znany. Twój wesoły uśmiech i błyszczące oczy torturują mnie, a twoja twarz prześladuje. Dlaczego nie mogę być znowu szczęśliwy? Odebrałaś mi moją wolność. Błagam, nie zapomnij o naszej obietnicy pisania do siebie. Muszę się z tobą niedługo spotkać, bo nie wytrzymam. Umrę z tego głodu. Czy był to jeden z jej klientów, a być może ktoś, w kim się zakochała? Zastanawiano się nad tym. Ponadto, w ostatni dzień swojego życia, Hazel była widziana w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Do dziś nie wiadomo, kim był. Przecież z nikim się nie spotykała. Widok jej z jakimś mężczyzną, zwłaszcza spoza rodziny czy grona znajomych, był czymś zagadkowym. Na tej podstawie powstała pewna teoria. Jakiś czas przed śmiercią Hazel zachorowała i przez kilka dni nie była w stanie pracować. Ten czas spędziła na farmie swojego wuja. Niektórzy zastanawiali się, co jej dolegało i czemu trwało to tak długo, ale ona nigdy nie odpowiedziała. Pojawiły się wtedy plotki, że 20-latka zaszła w ciążę i postanowiła dokonać aborcji. Zabieg nie powiódł się tak, jak tego oczekiwano i pojawiły się komplikacje. Dlatego przez dłuższy czas dochodziło do siebie. Niektórzy podejrzewali, że Hazel ponownie zaszła w ciążę. Być może za drugim razem podjęła decyzję, aby tym razem urodzić dziecko. A może poprosiła ojca dziecka o pieniądze na aborcję lub powiedziała mu o swojej decyzji, że chce zostać matką. Mężczyzna, z którym ją widziano, mógł być potencjalnym ojcem. W przypadku takiego scenariusza jest spore prawdopodobieństwo, że rozmowa z ukochanym nie przebiegła po jej myśli. Zdaniem specjalistów, którzy przebadali jej zwłoki, dziewczyna w chwili śmierci nie była w ciąży, ale nie wszyscy wierzyli w te zapewnienia. Dziennikarze tworzyli własne teorie i scenariusze. Ich próby wytłumaczenia tego, co się wydarzyło, nierzadko diametralnie różniły się od tego, jakim tropem podążali śledczy. Dotarli m.in. do informacji, że Hazel kilka lat wcześniej spotykała się z Edwardem Lavoy. Mój siostrzeniec i ta dziewczyna byli niegdyś w sobie zakochani. Poznali się, gdy byli dziećmi i naprawdę bardzo się lubili. Siostrzeniec wyjechał zeszłej jesieni na południe, a ona często pytała mnie, gdzie jest. Kiedy dostawała od niego listy, od razu je czytała i płakała. Jednak on jest młodzieńcem żądnym przygód, nie szukającym na razie nikogo na stałe. Wujek Lavoy twierdził, że Hazel była nieszczęśliwie zakochana w Edwardzie, a on nie do końca odwzajemniał jej uczucia. Atrakcyjna dziewczyna podobała mu się, ale liczył tylko na przelotną znajomość. W mediach pojawiły się sugestie, że jeśli Hazel naprawdę była w ciąży, to ojcem mógł być Edward. Młody mężczyzna, który nie chciał się ustatkować, teoretycznie byłby zdolny do zabójstwa. Jednak policja sprawdziła, że 7 lipca Edward był daleko od miejsca zdarzenia, nie mógł zatem być zabójcą. W prasie opublikowano także list autorstwa jednego z adoratorów dziewczyny o imieniu Harry. Jego nazwisko pozostało nieznane, a sam mężczyzna nazywał siebie rycerzem i artystycznym przyjacielem. Zawsze sprawiałaś wrażenie, jakbyś należała do wyższej sfery. Była znacznie bardziej rozsądna, nowoczesna niż pozostałe kobiety, z którymi miałem do czynienia. Bardzo chciałbym cię przeprosić za to, co ostatnio zaszło, że odezwałem się do ciebie w taki niemiły sposób. Wybacz mi również te siniaki na twoich nadgarstkach. Gdyby rycerstwo było w rozkwicie, powinienem żyć właśnie w ten sposób. Mieć miłe wspomnienie mojej blond włosej damy i być wiernym jej aż do śmierci. Rzuciło to pewne ciekawe światło na sprawę, choć policja nie za bardzo wiedziała, co z tym zrobić. Znali tylko imię tego gościa, co nie było czymś przydatnym. W samym Troy znalazłoby się pewnie wielu mężczyzn o takim imieniu, a pod uwagę należałoby wziąć również inne miasta, więc znalezienie tego właściwego Harry'ego od początku było skazane na porażkę.
Jednak w ich relacji ewidentnie pojawił się jakiś wątek przemocy. W końcu skruszony adorator przepraszał ją za siniaki na nadgarstkach i nieprzyjemne zachowanie. Skoro raz dokonał aktu agresji, mógł posunąć się o krok dalej i ją zabić. Jest to tylko domysł, gdyż nie pociągnięto tego wątku. Policja skupiła się za to na zupełnie innych rozważaniach. Ich pierwszym podejrzanym był Frank Smith. To on był jedną z ostatnich osób, które widziały ją przed śmiercią. 17-latek podobno miał obsesję na jej punkcie. Hazel wpadła mu w oko. Imponowała mu urodą, charyzmą i swoją pewnością siebie. Frank uchodził w okolicy za ekscentryczną osobę. Młody farmer jest uważany w okolicy za osobę niezbyt bystrą, czasami irytującą i denerwującą, jednak w głębi serca to naprawdę dobry dzieciak. Jest trochę głupkowaty, ale da się z nim pogadać. Od kiedy tylko ją poznał, często o niej mówił, nazywał ją najładniejszą kobietą w okolicy. Uczucie do Hazel było raczej jednostronne. Dziewczyna zawsze była dla niego miła i nie oceniała go jak inni. Często się z nim witała lub machała mu. Czasami grzecznie do niego zagadywała. Mimo to nigdy nie widziała w nim kandydata na chłopaka. Frank od razu rozpoznał Hazel, kiedy tylko wyłowiono jej ciało z wody. Nikomu nie chciał o tym powiedzieć i dopiero następnego dnia swoimi przypuszczeniami podzielił się z rodzicami, a jego ojciec przekazał te informacje wujkowi martwej dziewczyny. Dlaczego nie powiedział tego policjantom? Czyżby czegoś się obawiał? Czy nieodwzajemniona miłość popchnęła go do ostatecznego kroku? W kręgu zainteresowania detektywów znalazł się również Rudy Gundram, który 7 lipca rozmawiał z Frankiem Smithem i wraz z nim widział Hazel. Gundram był 30-paroletnim robotnikiem mieszkającym w Sand Lake. Nigdy nie poznał Hazel, jedynie kilka razy widział ją w okolicy i słyszał o niej z ust Smitha. Policja wkrótce wykluczyła z kręgu podejrzanych zarówno Smitha, jak i Gundrama. Pierwszy z nich mógł mieć motyw, ale dowody nie przemawiały za jego udziałem w zdarzeniu. Drugi z kolei nawet nie znał ofiary. Dalsze podejrzenia padły na wuja ofiary, Williama Taylora. Mężczyzna prowadził własną farmę. Był starszym bratem matki Hazel. Rodzina Drew kilka razy pomieszkiwała u niego, jednak William nie mógł dogadać się ze swoim szwagrem. Mężczyźni często się kłócili. Być może Taylor nie przepadał za mężem siostry ze względu na jego alkoholizm i problem z utrzymaniem rodziny. Hazel niezbyt często go odwiedzała. Nie była do niego zbyt przywiązana, choć kilka miesięcy wcześniej przez jakiś czas z nim mieszkała. Wuj dziewczyny był wojowniczym i niestabilnym emocjonalnie człowiekiem. Miał historię przemocy, z której sąsiedzi i inne osoby ze społeczności zdawały sobie sprawę. Zaledwie rok przed śmiercią swojej siostrzenicy doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Mężczyzna pobił jednego z parobków, doszło do policyjnej interwencji. Zmagał się również z depresją i kilka lat wcześniej targnął się na swoje życie, podcinając żyły. Właściciel farmy dziwnie się zachowywał po odnalezieniu zwłok. Nie chciał uczestniczyć w identyfikacji ciała. Twierdził, że nie będzie w stanie rozpoznać swojej siostrzenicy, gdyż dawno jej nie widział i poza tym nigdy wystarczająco dobrze jej nie znał. Jego pasywna postawa wydawała się zastanawiająca. Wzięto pod uwagę jego wcześniejszą historię. Samobójcze skłonności, niepohamowaną agresję oraz stale towarzyszący mu smutek i przygnębienie. Spekulowano, czy choroba mogła wpłynąć na jego zachowanie i doprowadzić do zamordowania córki swojej siostry. Taylor zeznał, że ostatni raz widział siostrzenicę kilka miesięcy wcześniej, zimą, kiedy ta była chora i przebywała na jego farmie. Później, podobno, nie miał okazji się z nią zetknąć. Aczkolwiek według relacji innych świadków, na przełomie wiosny i lata mężczyzna był widziany w towarzystwie młodej kobiety, a jej opis pasował do Hazel. Czemu skłamał? Siostrzenica miała również pojawić się na farmie swojego wuja. To było kilka miesięcy temu, chyba w kwietniu. Dziewczyna poprosiła, abym ją gdzieś podwiózł. Oczywiście się zgodziłem. Towarzyszyła jej jakaś inna kobieta, chyba koleżanka. Zawiozłem ją na farmę wujka.
Tym doniesieniom zaprzeczyła partnerka starszego brata Hazel. Zarówno ona, jak i jej partner mieli wtedy mieszkać u Taylora. Kobieta powiedziała, że ani w kwietniu, ani w późniejszym czasie Hazel nie zjawiła się na farmie. Kto mówił prawdę? Nie rozstrzygnięto tego do dziś. Choć William Taylor był na szczycie policyjnej listy podejrzanych, z czasem uznano, że nie zabił dziewczyny. Stwierdzono, że jego dziwaczne zachowanie wynikało ze straty, którą poniósł wcześniej, kiedy zmarła jego żona. Nie miał powodu, dla którego miałby uśmiercić Hazel. Według innej z hipotez, 7 lipca, Hazel nie wybierała się wcale na farmę wuja, tylko do domu kobiety o nazwisku Sołalski. Ta pani była już po 60 i mieszkała z synem. Również prowadziła gospodarstwo i w wakacje 1908 roku na jej farmie zjawił się jeden z braci Hazel, który pomagał w pracach. To prawdopodobne, że starsza siostra chciała go odwiedzić. Aby tam pójść, musiałaby wybrać podobną trasę jak ta do domu wujka. Syn gospodyni, wtedy 33-letni Tom, stał się kolejną ważną postacią w toku tego śledztwa. Był dobrze zbudowanym i silnym mężczyzną, o którym mówiło się, że nie jest do końca sprawny psychicznie. Plotkowano o nim i jego tendencjach do przemocy wobec zwierząt na farmie, w szczególności wobec krów i koni. Brat ofiary bał się go i powiedział policji, że mężczyzna jest duży i niegrzeczny. Kolejna osoba z problemami, z agresją i zdrowiem psychicznym znalazła się na celowniku detektywów. Uważano, że skoro Tom znęcał się nad zwierzętami, to ta przemoc mogła eskalować i wyładowanie na krowach czy koniach przestało być wystarczające. Sugerowano, że Hazel była przypadkową ofiarą, która znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Tom twierdził, że 6 lipca pojechał do Troy i nie było go w Sand Lake tamtej nocy jeszcze kolejnej. Z kolei jego matka i sąsiedzi mówili, że mężczyzna wieczór, w którym doszło do morderstwa, spędził w domu. Inny świadek zeznawał, że 7 lipca wieczorem widział Toma w towarzystwie Franka Smitha. Nie wiadomo, jak wyglądały relacje tych dwóch mężczyzn, jak dobrze się znali. Niektórych nurtowało pytanie, czy wspólnie mogli dokonać tego przestępstwa. Policja nie poszła tym tropem. Tom miał zostać ponownie przesłuchany, ale do tego nie doszło, więc nie wyjaśniono rozbieżności w zeznaniach. Śledztwo z czasem umorzono. Policja twierdziła, że wobec braku nowych dowodów i podejrzanych nie są w stanie nic więcej zrobić. Zagadkowa śmierć pozostała nierozwiązana. Wkrótce dziennikarze, którzy nakręcali ten temat, skupili uwagę na nowych sprawach. Zainteresowanie tym zabójstwem zmalało, jednak mieszkańcy stanu Nowy Jork nie byli w stanie zapomnieć o tym, co wydarzyło się w wakacje 1908 roku. Hazel nadal żyła w ich opowieściach i w pamięci. I w ten sposób starsza kobieta raczyła swojego wnuka Marka opowieściami o tajemniczym lesie i pięknej dziewczynie, której duch nawiedza tamtejsze tereny, gdyż jej zabójca nigdy nie został ukarany. Dzięki serialowi Miasteczko Twin Peaks i postaci Laury Palmer o tajemniczej śmierci w Sand Lake znowu zrobiło się głośno. Choć minęło już 114 lat i oficjalnie nie ma już szans na rozstrzygnięcie, co się wtedy wydarzyło, to jednak fani produkcji bardzo zaangażowali się w ten wątek. Sprawą szczególnie zainteresowali się dwaj mężczyźni. Postanowili prześledzić akta i wszystkie dokumenty, które się zachowały. Kilka miesięcy temu premierę miał reportaż autorstwa Davida Bushmana i Marka Givensa pod tytułem Murder at Teal's Pond. Oprócz dokładnego opisania śledztwa, autorzy zaproponowali swoją własną tezę odnośnie tego, kto zabił. Uważają, że zabójców było dwóch. W dzień śmierci Hazel świadkowie widzieli, jak w okolicy Taborton przemieszcza się dziwny pojazd, a w środku było dwóch mężczyzn. Dziwny, bo już z daleka można było zauważyć, że tylko ktoś bogaty mógłby sobie na niego pozwolić, więc nie pasował do części miasta, w której żyli raczej niezbyt zamożni. Jeden z mężczyzn miał 20 kilka lat. Był średniego wzrostu, o włosach i wąsach w odcieniu piaskowego blondu.
Miał lekką budowę ciała, jasną karnację skóry. Nosił brązowy, słomkowy kapelusz. Mężczyźni dziwnie się zachowywali. Unikali patrzenia na przechodzących obok ludzi, zupełnie jakby bali się zostać dostrzeżeni i zidentyfikowani. Świadkowie twierdzili, że widzieli ich w okolicy stawu. Początkowo policjanci zignorowali te doniesienia, ale w końcu zaczęli je weryfikować. Dokładny opis powozu oraz koni i częściowy rysopis dwóch mężczyzn pozwolił dotrzeć do ich tożsamości. Okazało się, że byli nimi William Cushing i Fred Schatzel. Dwaj przyjaciele pochodzący z Troy. Obaj byli zaangażowani w działalność Partii Republikańskiej i mieli znajomości w kręgach władzy. Cushing zeznał, że faktycznie był w Salt Lake 7 lipca, ale w powozie poza nim była kobieta, z którą wybrał się na schadzkę. By nie postawić damy w złym świetle, nie zgodził się na podanie jej nazwiska. Było to jednak podejrzane, gdyż powóz pochodził z wypożyczalni i wypożyczono go na fałszywe nazwisko, które brzmiało bardzo podobnie do Schatzel. Śledczy mieli przeczucie, że to przyjaciel Cushinga wypożyczył powóz i towarzyszył mu. I tutaj pojawia się pewien nieoczekiwany zwrot akcji. W śledztwie brało udział kilku detektywów. Stróże prawa również wykazali polityczne aspiracje, a sympatią darzyli republikanów. Jeden z nich miał się nawet spotkać z mężczyzną o piaskowych włosach i wąsach, którym mógł być Cushing. Wkrótce śledztwo stanęło w martwym punkcie i ostatecznie zostało umorzone. Rodziny, u których Hazel pracowała, też byli aktywnie działającymi republikanami, zwłaszcza małżeństwo, u których pracowała 5 lat, a nagle z dnia na dzień została zwolniona i zastąpiona nową kobietą. Dlaczego straciła pracę? Tego nikt nie wiedział. Jej drugi szef, bogaty kupiec, też miał podobne polityczne przekonania. Młoda kobieta, która była dociekliwa i pewna siebie, w trakcie wykonywania swoich obowiązków mogła usłyszeć coś, czego nie powinna. Zdobytą wiedzę mogła wykorzystać do szantażowania i zgarniania korzyści finansowych. To mogłoby wytłumaczyć, skąd zawsze miała przy sobie pieniądze. Wyżej postawieni republikanie mogli zlecić jej zabójstwo młodym mężczyznom, którzy stali znacznie niżej w hierarchii. Cushing i Schatzel mogli działać na zlecenie. Po śmierci Hazel obaj stali się większymi graczami w partii i zyskali dobrze płatne posady. Czyżby była to forma zapłaty za wykonane zadanie? Hazel mogła być też uwikłana w romans z jakimś wpływowym politykiem i ten, w strachu, że 20-latka ujawni prawdę, kazał się jej pozbyć. Potencjalni zabójcy mogli działać z własnej inicjatywy. Istniała spora szansa, że znali Hazel. Pochodzili z Troy i mieszkali w okolicy, która była dziewczynie dobrze znana. Choć William i Fred byli kilka lat od niej starsi, nie była to jakaś znacząca różnica wieku. Poza tym, biorąc pod uwagę, że Drew świadczyła usługi seksualne, mogli być przecież jej klientami. Myślę, że oni się znali i to bardzo dobrze. To nie jest nie wiadomo jak duże miasto. Większość tak naprawdę zna się nawzajem. Oni mieli przecież rodzeństwo w jej wieku, więc mieli wiele sposobności, by się z nią zapoznać. Naprawdę trudno byłoby mi uwierzyć w to, że ta trójka nie miała ze sobą żadnej styczności. Zwolennicy tej teorii uważają, że ci dwaj mężczyźni, przejeżdżając powozem przez okolice, zauważyli idącą Hazel i zaproponowali jej podwózkę. Młoda kobieta, która mało czego się bała, mogła się zgodzić, zwłaszcza jeśli faktycznie się znali. Co stanowiłoby w takim przypadku motyw? Możliwe, że chcieli nawiązać z nią relację o charakterze seksualnym, albo już takowa istniała. Jeden z nich mógł mieć z nią romans, który chciał wtedy zakończyć. Po 114 latach nie sposób odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego zabił. Ale autorzy publikacji są niemal pewni, że zbrodni dokonał Cushing, działając wspólnie w porozumieniu z Schatzelem. Przekonują, że liczne powiązania z republikanami i styl życia zamordowanej nie mogły być przypadkiem. W dodatku, sposób, w jaki wyciszono ten wątek przez detektywów, którzy mieli podobne poglądy polityczne, też wydaje się co najmniej zastanawiający. Odcinek powstał na podstawie artykułu autorstwa Reevesa Widemana, który ukazał się na portalu The Cut.
Ponadto wykorzystano informacje udostępnione na portalach NJ.com, Esquire, Time czy CNN oraz artykuły takich dziennikarzy jak Tom Hayden, Josh Rosenberg, Shannon Carlin oraz Alan Kim. Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego Secrets of the Chippendales Murders, wyprodukowanego dla sieci A&E oraz epizodu Backstage Murder z serii The FBI Files kanału Discovery. Wykorzystano również artykuł magazynu Women's Health oraz publikacje prasowe dzienników Los Angeles Times, The Independent oraz The Hindustan Times. Odcinek powstał na podstawie książki Pielęgniarka. Historia zbrodni, które wstrząsnęły Skandynawią, autorstwa Christiana Korfiksena, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Saga Egmont. Źródła wykorzystane do powstania odcinka. Artykuł detektywa uczestniczącego w śledztwie Roberta Griffina pod tytułem Operation Novelist – The Investigation into the Murder of William and Patricia Wycherley, opublikowany w czasopiśmie The Journal of Homicide and Major Incident Investigation w maju 2016 roku. Materiał radiowy BBC pod tytułem Bodies in the Garden – The Wycherley Murders z 2021 i 2022 roku. Artykuł Jenny Klimen pod tytułem The Murderers Next Door, opublikowany na portalu The Guardian 25 października 2014 roku. Inne artykuły opublikowane na takich portalach informacyjnych jak Daily Mail, Telegraph czy Mansfield and Ashfield Chad. Odcinek powstał na podstawie książki Davida Bushmana i Marka Givensa pod tytułem Murder at Tealspoon. Wykorzystano również artykuły ze strony internetowej hazeldrew.com. Informacje zaczerpnięto też z amerykańskiej prasy i takich portali jak The Washington Post czy New York Post.